Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim klasycznie poczekamy jeszcze dwie minutki na pozostałą część, wykorzystajmy ten moment i jakbyście mogli mi proszę potwierdzić, że plansza z ekranem jest widoczna, a ja jestem słyszany przez was. Fantastycznie. Cieszę się, że mnie słyszycie, cieszę się, że widzicie. To tak tytułem wstępu, bo tak jak powiedziałem, damy jeszcze tam 2-3 minutki dla osób, które się dołączają, natomiast dzisiejszy webinar będzie, uwaga, długi. Łukasz, tak jak zawsze przygotowywuje się do prezentacji bardzo solidnie, tak dzisiaj podszedł do tej prezentacji jeszcze bardziej solidnie. No jak liczyliśmy, no to tak powinniśmy się zmieścić w 2 godzinach, także zachęcam wszystkich, którzy już są, żeby przygotowali sobie małą czarną i za chwilkę będziemy mogli zaczynać. Do usłyszenia za jakieś 2-3 minutki. No dobra, słuchajcie, to mam nadzieję, że napoje pobudzające albo orzeźwiające, bo przy dzisiejszej temperaturze to chyba nawet te bardziej orzeźwiające są mile widziane i wskazane. Mam nadzieję, że każdy z was się w takowy zaopatrzył i będziemy mogli zaczynać. Jeszcze tylko ostatnie potwierdzenie, że wszyscy mnie słyszą, łącznie z osobami, które się na nowo do nas dołączyły. Dobra. Widzę, że wszystko jest ok. W takim razie będziemy zaczynali. Dzisiejszym tematem kolejnego już spotkania w ramach naszego cyklu Fenit Up, czyli cyklu warsztatów online, będzie Synology i temat przewodni, czyli kopia zapasowa środowisk domowych i biznesowych. Będziemy opowiadali o Active Backup for Business w wersji 2.2, w wersji najnowszej. Łukasz przedstawi wam różnice, jakie pojawiły się w stosunku do tego, z czym dotychczas wszyscy mieliśmy do czynienia. Jeżeli chodzi o skład, no to ja niezmiennie w swojej oczywiście osobie, nazywam się Maciej Cenkier, jestem produkt menadżerem Synology w konsorcjum FEN i wraz ze mną jest dzisiaj Łukasz Skibiński, nasz specjalista, inżynier, a także architekt, trener Synology w FENie i w sumie też jako i Łukasz też jest, w sumie można tutaj przy okazji dodać, na ten moment jedynym trenerem takim certyfikowanym Synology na rynku polskim. Jeżeli chodzi o takie szybkie podsumowanie, tak jak robimy to za każdym razem, za nami jest już bardzo dużo sesji, są to sesje związane z również pozostałymi brandami, jakie mamy w naszej ofercie. Ostatnim z nich był Sophos, była to pierwsza prezentacja Sophosa w ramach cyklu Fenit Up.
bardzo fajnie się to spotkanie spotkało z dużym waszym takim pozytywnym feedbackiem, który później zwrotnie otrzymaliśmy. Okazuje się, że rzeczywiście phishing, ransomware i te tematy, z którymi bardzo często i prywatnie, i również w biznesie się ludzie spotykają, nie są wam obce, no i tutaj rozwiązania Sophosowe będą w stanie w tym pomóc i dodatkowo zabezpieczyć wasze organizacje. Jeżeli chodzi o dzisiejszy webinar, tak jak wspominałem, dzisiaj rozmawiamy o kopiach zapasowych, czyli o rozwiązaniu Active Backup for Business. W pierwszej kolejności Łukasz opowie wam o funkcjonalnościach, jakie niesie ze sobą Active Backup for Business, a następnie o tym, o czym wspominałem na samym początku, czyli jakie zmiany pojawiły się w wersji 2.2 względem tego, co znaliście z poprzednich dostępnych wersji. Jeszcze pozwolę sobie tylko przypomnieć dla osób, które są nowe albo które dawno na naszym webinarze nie były. Jeżeli chodzi o pytania, to pytania zadajemy w ramach aplikacji Webinar Jam. My na te pytania później odpowiadamy, wysyłając je wraz z podsumowaniem dzisiejszego spotkania, czyli wraz z dostępną wersją prezentacji w formie PDF, wraz z linkiem do nagrania z dzisiejszego webinaru oraz dodatkowo z PDF-em, w którym będą zamieszczone właśnie wszystkie wasze pytania oraz odpowiedzi. Jeżeli chodzi o sam cykl, to byłoby nam niezmiernie miło, jeżeli pomoglibyście nam w tym, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, byśmy mogli edukować i opowiadać też o tych rozwiązaniach jak najszerszej publiczności. Otrzymujemy wiele takich pozytywnych opinii zwrotnych, w których no, piszecie, że jest to jeden z nielicznych albo jedyny webinar, tudzież cykl, na którym byliście, gdzie tak szczegółowo opisywane są produkty, w jaki sposób z nimi postępować, tak zwane lifehacki, jak sobie radzić z niektórymi problemami, jak wykorzystać wszystkie funkcjonalności, które proponują producenci, których chcemy tutaj pokazywać. Także jeżeli macie wśród swoich znajomych również osoby, które mogłyby być zainteresowane taką tematyką, to będzie nam niezmiernie miło, jeżeli nasz cykl będziecie polecać. W linkach i w mailach, które otrzymujecie, znajdują się również linki z tak zwanym referral ID. To są linki dedykowane typowo pod was, czyli jeżeli to wy zaprosicie, to my będziemy później wiedzieć, kto takie osoby zaprosił, ile tych osób zaprosił. No i na zakończenie całego cyklu, który no, przewidujemy na koniec tego roku, na pewno spróbujemy w jakiś sposób wynagrodzić wam również wasze zaangażowanie w to, by na tych webinarach pojawiało się jak najwięcej osób, które tą tematyką mogą być zainteresowane. Ze względu na to, że zmienił się, znaczy może tak, nie ze względu na to, że zmienił się program partnerski Synology od drugiej połowy tego roku, ale w związku z tym, że z końcem zeszłego roku, tak jak na samym początku wspominałem, Łukasz przeszedł trening trenera i posiada zdolności, znaczy zdolności to Łukasz oczywiście posiada tak czy inaczej, natomiast posiada certyfikat Synology, który upoważnia jego oraz nas jako dystrybutora do przeprowadzania oficjalnych szkoleń związanych z produktami Synology. Na ten moment takie szkolenia dostępne są dwa, jest to DSM Architect oraz oraz Backup Architect. Te szkolenia są odpłatne, natomiast pozwalają na po pierwsze bardzo mocne i skrupulatne poszerzenie swojej wiedzy na temat rozwiązań Synology, ale także pozwalają brać udział w programie partnerskim, który również przynosi dodatkowe benefity, no, o których tutaj już osoby zainteresowane na pewno wiedzą, a z racji tego, że od połowy tego roku Synology zmieniło nieco program partnerski, tym bardziej zachęcam do skorzystania i zapisywania się na szkolenia certyfikowane, które tak naprawdę pozwolą wam na uzyskanie jeszcze więcej benefitów. Na koniec dzisiejszego webinaru przewidziany jest konkurs, w którym to nagrodą jest DS 120
J, czyli taka najprostsza jednostka oferowana z portfolio Synology, jest to NAS z możliwością zamontowania jednego dysku, natomiast posiadający funkcjonalność taką jak praktycznie wszystkie urządzenia Synology, z wyłączeniem niestety Active Backup for Business, o którym będzie dzisiaj Łukasz opowiadał, natomiast jako takie centrum multimedialne w domu czy w jakiejś małej firmie, jako narzędzie, w którym możemy współdzielić pliki, na pewno w zupełności taka maszyna wystarczy, także zachęcam Was do pozostania do końca razem z nami i wzięcia udziału w konkursie. W przypadku konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe odpowiedzi na pytanie konkursowe będziemy prosili, żebyście udzielali w ramach swojej przeglądarki. Otrzymacie na czacie link, który będzie prowadził was do formularza i w tym właśnie formularzu będziecie mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe, które przeczytamy na koniec dzisiejszego webinaru. Z mojej strony tytułem wstępu to tyle. Przekazuję już głos Łukaszowi. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to wrzucajcie je na czacie. My na te pytania będziemy odpowiadali i wraz z podsumowaniem całego webinaru takie odpowiedzi wraz z prezentacją i nagraniem otrzymacie na swoje skrzynki mailowe. Z mojej strony na ten moment to tyle i przekazuję głos Łukaszowi. Halo, halo. Dajcie mi znać proszę, czy mnie słychać oraz za chwilę, czy widać prezentację, którą udostępnię ekran. O właśnie, powinien być już widoczny ekran, kursor gdzieś tutaj myszy. Dajcie mi proszę tylko znać, czy mnie słychać oraz czy widać prezentację, którą udostępniam oraz kursor myszy, który gdzieś tutaj na prezentacji jest, powinien być widoczny. Dobra, słychać i widać, także dzięki serdeczne. Dzięki też Macieju za przekazanie głosu. Witam Was serdecznie na już piątym webinarze Synology w całym cyklu FenIT Up, który realizujemy od początku tego roku. Ponadto dziękujemy Wam serdecznie za propozycje tematów. No, sukcesywnie staramy się stosować do Waszych sugestii i dzisiejszy temat jest właśnie inspirowany tym, o czym wspominaliście w formularzach wypełnionych po poprzednich częściach webinaru. Wspominaliście o tym, że prezentowaliśmy jakiś czas temu, bodajże miesiąc temu, wykonywanie kopii zapasowych środowisk chmurowych Microsoft 365 i Google Workspace i wspominaliście o tym, że fajnie, że ciekawy materiał, natomiast chcielibyście przypomnienia, jak to wygląda po stronie już standardowych końcówek, tak, PC-tów, serwerów, czy też maszyn fizycznych, żeby troszkę tą wiedzę uaktualnić. Także dzisiaj właśnie o tym będzie mowa, czyli o pakiecie Active Backup for Business, o którym Maciej tu wspominał. Też idealna okazja się złożyła, aby tą wiedzę nieco uaktualnić, nieco jakby szerzej opowiedzieć, ponieważ dla DSM-u wersji 7.0, który miał swoją premierę na końcu czerwca, w ostatnich dniach czerwca, finalnie ukazała się wersja również Active Backup for Business 2.2. Dla DSM 6.2 ta wersja finalna ukaże się bodajże w drugiej połowie sierpnia tego roku. Natomiast wersja beta jest dostępna, można korzystać, można sprawdzać, ale skoro mamy już wersję oficjalną, to stwierdziliśmy, że zaprezentujemy Wam te właśnie nowości, czy też te zmiany, które nastąpiły w tym właśnie pakiecie. Natomiast tak, dzisiaj dosyć sporo materiału, tak jak tu mówiliśmy, dużo slajdów takich wprowadzających, opisujących daną funkcjonalność, w ogóle Active Backup for Business, czym się charakteryzuje, a także jakie zmiany zostały poczynione w tej najnowszej wersji 2.2 oraz live demo, które jest przygotowane. Także tak jak tu mówimy, około, mam nadzieję, nieco krócej, ale zobaczymy, 2 godziny takie robocze nam ten webinar zajmie, także już nie przedłużając tego wstępu, przechodzimy do tej części merytorycznej, czyli właśnie prezentacji Was z materiałem. Na początku agenda, czyli tak, na początku wspomnimy sobie w ogóle o funkcjonalności Active Backup for Business. Jak wygląda architektura, jakie urządzenia podlegają, czy też na jakich urządzeniach można zainstalować ten pakiet i jakie są jego funkcje, tak, czyli jakie typy urządzeń podlegają kopiom zapasowym. Następnie będą na slajdach omówione zmiany właśnie w tej wersji 2.2, czyli co
zostało ulepszone, co zostało dodane, czy też jakie funkcje zostały odpowiednio zmodyfikowane, tak abyśmy mieli jeszcze większą funkcjonalność niż do tej pory. No i na końcu będzie live demo, gdzie też chciałbym tą opcję, też te funkcje Wam pokazać, pokazać kopię jednej instancji, pokazać kopię drugiej instancji, czy też później jeszcze odpowiednio te kopie przywrócić. Także nie przedłużając, przechodzimy sobie do tej części pierwszej. A mianowicie, czym jest Active Backup for Business? Środowisko, które umożliwia nam, czy też pakiet instalowany na urządzeniach NAS, na urządzeniach, które mają minimum procesor x86, architekturę procesora x86, zaleca się, żeby było 4 GB pamięci RAMu, zaleca się, aby, czy też jest to ogólne zalecenie i taka sposobność, aby DSM był minimum w wersji 6.2 wzwyż i przede wszystkim obsługa plików BTRFS, czyli te urządzenia muszą mieć odpowiednią wydajność. Przeważnie patrząc na portfolio produktowe, są to modele serii Plus w górę, czyli modele serii Junior oraz Value, akurat w tym wypadku no nie mają takiej funkcjonalności. Natomiast dlaczego takie wymagania? Przede wszystkim dlatego, że w tle całego tutaj pakietu, czy też w tle później wykonywania kopii zapasowej tego całego algorytmu, wykonywana jest migawka. A w związku z tym, że jest tutaj zawarty mechanizm migawki, to on od razu wymaga obsługi plików BTRFS, ponieważ tak to wymaga ze struktury tutaj systemu Synology DSM, że migawki są wykonywane w obrębie systemu plików BTRFS. W związku z tym dlatego też wymagany jest BTRFS, a idąc z tym tropem dalej, wymagane są urządzenia z serii Plus w górę. Natomiast takie są wymagania dla urządzenia, czyli one zostały tak naprawdę tutaj dla tej wersji na razie 2.1.1 niezmienione. Jakie możemy instancje, które instancje podlegają kopiom zapasowym? Przede wszystkim zostały te urządzenia posegregowane na typy. Typ urządzeń, czyli klienckie, czyli powiedzmy Windows 10, 7, 8, 1. Typy na urządzenia serwerowe, czyli Windows Server oraz serwer plików, czyli wszystkie urządzenia, gdzie możemy udostępnić zasoby za pomocą Samby czy też rsynka, czy też maszyny wirtualne. Czy dodajemy hypervisora, czy to będzie VMware, Hyper-V i później możemy poszczególne instancje maszyn wirtualnych backupować na to urządzenie nasze źródłowe, docelowe. Tak to wygląda do tej pory w wersji 6.2, czyli w systemie operacyjnym 6.2, tak, DSM, dla Active Backup for Business 2.1.1. Natomiast w tej najnowszej wersji, która się ukazała 2 tygodnie temu, już oficjalnie dla DSM 7.0, czyli Active Backup for Business 2.2, doszła nam jedna zmiana, jeżeli chodzi o strukturę backupu, czyli doszedł nam agent instalowany na serwer Linux, czyli możemy bezpośrednio robić kopię zapasową instancji Linuxowych za pomocą agenta, ponieważ to będę za chwilę wspominał, że zarówno urządzenia klienckie, jak i urządzenia serwerowe podpięte jako typ serwer fizyczny, można dodawać takie urządzenia za pomocą instalowanych agentów, czyli za pomocą aplikacji klienckich. I tutaj właśnie serwer doszedł jako kolejna możliwość. Do tej pory wcześniej można było robić oczywiście kopię urządzeń, czy też jakiekolwiek instancji postawionych na maszynach wirtualnych, tym właśnie urządzeń tutaj serwerów Linux. Natomiast obecnie możemy to robić bezpośrednio, jeżeli Linux jest zainstalowany na naszym sprzęcie, który pełni gdzieś funkcję, czy to kontrolera domeny, czy też jakiś hosting, bądź też serwer plików, to możemy również bezpośrednio robić taką kopię zapasową. To jest ta zmiana, która już tutaj wychodzi z architektury. Natomiast tu jeszcze tak tylko na razie wizualnie dla osób, które jeszcze nie miały do czynienia ogólnie z pakietem Active Backup for Business. Tak wygląda layout, tak wygląda układ graficzny. Z punktu widzenia użytkownika, czy też administratora tak naprawdę, ponieważ administrator ten layout widzi i może nim zarządzać, może zarządzać tutaj poszczególnymi funkcjami i ustawieniami. Jest on przyjazny dla tutaj administratora. Widzimy, że segregację na typy urządzeń, widzimy kalendarz, widzimy status pamięci, czy też naszego repozytorium. Widzimy oczywiście w formie graficznej różnego rodzaju raporty odnośnie tutaj przesyłanych danych na nasze urządzenie. Także jest to dość czytelna formuła, o tym jeszcze też będę wspominał w tej dalszej części zarówno prezentacji, jak i później na tutaj w tej części live demo.
Natomiast teraz przedstawię Wam metody wykonania kopii zapasowej posegregowane według typów urządzeń, ale już w odniesieniu do tej najnowszej wersji 2.2, tak aby gdzieś tego materiału nie dublować. Czyli mamy wersję 2.2, widzimy już tutaj na kolor żółty, że doszły nam instancje Linuxa. Natomiast jak to teraz wygląda? Jeżeli mamy urządzenia typu PC, czyli powiedzmy Windows, tutaj mamy 7, 8, 1, 10, bądź też urządzenia fizyczne, tak, posegregowane jako serwer fizyczny, tak, czyli albo Windows Server od 2008 wersji R2 do 2019, te wszystkie instancje podlegają kopiom, oraz właśnie serwery Linux, które są tutaj instancje wymienione, jak widzicie, to na te właśnie urządzenia można zainstalować agenta i później z poziomu tego agenta w aplikacji klienckiej wybieramy adres IP, login oraz hasło i łączymy się już z naszym serwerem jako inicjator sesji do tworzenia kopii zapasowej. No i później oczywiście przywracania tych naszych danych. Także łączyć możemy się za pomocą tego agenta lokalne, poprzez lokalny adres IP, czy też za pomocą już VPN-u, jeżeli mamy te nasze urządzenie, czy też nasze urządzenie NAS jest gdzieś na przykład w firmie, a my łączymy się z domu, czy z innej instancji, z innej tutaj siedziby. Czy też nasze urządzenie może być tutaj wystawione na adres tutaj publiczny za pomocą DDNS-ów, czy za pomocą tutaj odpowiedniego adresu DDNS i możemy też łączyć się zdalnie za pomocą takiego typu połączenia. Logowanie może być pojedyncze, czyli jeżeli mamy tutaj pojedyncze instancje dodania, to możemy w ten sposób się zalogować, ale możemy również odpowiednio spersonalizować naszego agenta po to, aby można było masowo w domenie wdrażać również taką strukturę, tak? Czyli mamy więcej urządzeń w sieci, chcielibyśmy masowo to wdrażać, to możemy jak najbardziej taki odpowiedni plik agenta zmodyfikować. Obsługiwane wersje, rodzaje kopii, zaplanowana, czyli według harmonogramu. Jeżeli mamy urządzenie, powiedzmy tak potocznie, według klasyfikacji domowe, czyli personal computer, tak, czyli 7, 8, 1 oraz 10 Windowsa, to możemy również wykonywać kopię zapasową za pomocą zdarzenia, tak, czyli uruchamianie urządzenia, wylogowanie się z systemu Windows oraz blokada ekranu powoduje, że taka kopia może być wykonywana według właśnie tego scenariusza. Jeżeli jesteśmy podłączenie jako serwer fizyczny, tak, Windows Server czy też Linux, to ta kopia jest tylko i wyłącznie zaplanowana. W tle dochodzi do duplikacji, ale o tym oczywiście jeszcze za chwilę opowiem, czym się charakteryzuje i jakie są z tego powodu zalety. Natomiast jak wygląda przywracanie? Ponieważ powiedzmy, że kopia jest już wykonana za pomocą agenta, jakie są formy później przywracania tych naszych danych? I znowu klasyfikacja na typ urządzenia, tak? Czy to jest urządzenie typu PC, czy to jako klasyfikacja jako serwer fizyczny. Mamy cztery metody. Dwie pierwsze, czy też tak naprawdę główne miejsce do przywracania, to jest portal, dedykowany portal aplikacji, portal przywracania, gdzie jesteśmy w stanie odzyskiwać nasze dane granularnie, plikowo, czyli każdy plik z instancji jesteśmy w stanie w tym wypadku albo przywrócić miejsce docelowe, albo też pobrać, jeżeli chcielibyśmy sprawdzić jego zawartość na innym urządzeniu. Także czy to jest urządzenie typu PC, czy serwer fizyczny, no to portal przywracania zawsze będzie w tym wypadku aktywny i mamy do niego tutaj dostęp. Następnie możemy tworzyć nośnik odzyskiwania. Jednorazowa procedura utworzenia takiego nośnika jest oczywiście krok po kroku zawarte na stronie Synology w Centrum Pobierania. Instruktaż, jak to zrobić. Format tutaj, tak, tworzony jest obraz ISO, tak, i możemy oczywiście później jeszcze zrobić botowalnego pendrive'a USB, tak aby można było odtwarzać zawartość naszych urządzeń, albo bar metal, albo też pojedynczy wolumen, który chcielibyśmy odzyskać. Jeżeli mamy urządzenia serwer fizyczny, to mamy jeszcze dodatkowe możliwości. Tymi możliwościami po pierwsze jest to, że możemy maszynę wirtualną przywrócić w pełni, czy to do instancji tutaj hypervisora VMware, jeżeli jest podpięty oczywiście, do środowiska Active Backup for Business, czy też do Hyper-V, także do tych dwóch hypervisorów możemy nasz obraz serwera fizycznego przywrócić.
Możemy również zrealizować tak zwane natychmiastowe przywracanie, o którym będę dzisiaj jeszcze też wspominał, do, czy to będzie właśnie VMware, Hyper-V, czy też do Virtual Machine Manager, czyli takiego hypervisora po stronie Synology, gdzie mamy możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych. Także tak wyglądają opcje przywracania danych, czy to w wersji oczywiście Active Backup 2.1.1, czy też w oparciu już o 2.2, jeżeli chodzi o tutaj serwery Linux. Mamy również możliwość dodania urządzeń jako, czy też udziałów tak naprawdę, które sobie udostępnimy za pomocą czy to Samby, czy też rsync jako serwer plików, czyli dowolne udziały, tak, które oczywiście musimy włączyć komunikację po obydwu stronach, jeżeli chodzi o rsync, tak, wersja, dzisiaj protokół Samby, obsługiwane wersje pierwsza, druga oraz trzecia, rsync od wersji 3.0 wzwyż mamy możliwość właśnie dodania instancji jako serwer plików za pomocą adresu lokalnego, czy też tutaj jakby gdzieś tam publicznego, zdalnego, czy też jako VPN możemy spiąć się i takie właśnie instancje backupować. Natomiast jakie są rodzaje kopii? Mamy oczywiście możliwość wielu kopii, dublowanie, czyli mirror oraz opcje przyrostowe. Tak naprawdę szczegóły są też zawarte w administratorze dla Active Backup for Business w odpowiednim przewodniku administratora, tam jest dokładnie wszystkie metody, zostały też wytłumaczone. Dostęp do niego jest z poziomu centrum pobierania w odpowiedniej sekcji dokumentacja, tam te wszystkie metody są odpowiednio zawarte. Natomiast przywracanie, mamy portal przywracania, dedykowane miejsce i tutaj właśnie z tego poziomu możemy te poszczególne pliki wydobywać, bądź też oczywiście przywracać je w miejsce docelowe, jeżeli zostały usunięte, czy też nadpisane, aby mieć poprzednią wersję tych naszych danych. I maszyny wirtualne. Pod tym kątem wersji 2.2 nic się nie zmieniło. Znaczy, no, zmieniła się jedna rzecz, ponieważ została dodana odpowiednia wersja vSphere'a od VMware'a, czyli wersja 7.0, gdzie mamy możliwość już backupowania tej wersji, tej platformy, tak, tej wersji vSphere'a. Natomiast tak jak to miało miejsce wcześniej, mamy możliwość tworzenia kopii zapasowych po dodaniu urządzenia. Tutaj już nie potrzebujemy agenta, tak samo jak w serwerze plików, tak samo tutaj już nie potrzebujemy agenta, dodajemy tą jednostkę, tak, te całe środowisko za pomocą adresu IP. Mamy tutaj oczywiście też możliwość przy tworzeniu kopii zapasowej korzystania z mechanizmów CBT, czyli Change Block Tracking, tak, zmiany blokowe, jakie są dokonywane w maszynach wirtualnych, które są nadzorowane przez tego hypervisora oraz RCT, który jest też odpowiednikiem, tak, Resilient Change Tracking, czyli też zmiany blokowe, które są wprowadzone w maszynach wirtualnych, również możemy takie kopie wykonać, które uwzględniają właśnie te zmiany blokowe. Tutaj jest też taka zmiana, której będę za chwilę wspominał w dalszej części prezentacji, jako ulepszenie. Active Backup for Business wersji 2.2 umożliwia sprawdzenie poprawności konfiguracji danego hypervisora, czyli on sprawdza nam, czy wszystko, czy wszystkie opcje są włączone, wszystkie funkcjonalności są włączone po stronie czy to VMware'a, czy Hyper-V, po to, aby można było poprawnie wykonać kopię zapasową. O tym będę za chwilę też wspominał. Postaram się pokazać Wam też to na live, na tutaj w tej części demo, jak takie sprawdzanie przebiega. Natomiast tak, no z tych instancji widzicie, że Hyper-V 2016-19, no i tutaj te wszystkie wersje VMware'a, jak są tutaj też prezentacja na slajdzie, wersja darmowa, wersja później Essentials, Essential Plus, tak, Standard, Advanced, Enterprise i Enterprise Plus. Tutaj również duplikacja jest uwzględniona i ma swoje miejsce. Przywracanie, podobnie jak to miało miejsce przy urządzeniach typu PC, czy też tak naprawdę przy serwerach plików, przy serwerach fizycznych, tutaj mamy możliwość odzyskiwania pojedynczych plików za pomocą portalu przywracania. Mamy możliwość też stworzenia nośników odzyskiwania i poszczególnych instancji, później możemy te wszystkie oczywiście maszyny przywracać za pomocą odpowiedniego nośnika, który sobie przygotujemy, o którym tu mówiłem wcześniej, albo tak jak to miało tutaj też miejsce wcześniej, pełne przywracanie, czy to do VMware'a, czy Hyper-V możemy mieszać, czyli kopię wykonać maszyny wirtualnej z VMware'a, a przywracać ją do Hyper-V, czy też przywracać natychmiastowo do
Virtual Machine Manager, o czym też będziemy wspominać. Także tych metod w zależności od potrzeb jest dużo. Ważne, że jest taka możliwość i w zależności od środowiska dokonywany jest w tym wypadku wybór formy przywracania. Natomiast kilka słów na temat duplikacji, ponieważ no, domyślam się, że zagadnienie samo z siebie w środowisku naszym tutaj backupowym jest znane, natomiast warto kilka słów więcej na ten temat powiedzieć. Czym jest deduplikacja? Deduplikacja, tak w dużym skrócie, jest to algorytm porównujący bloki, tak? Czyli i w środowisku Synology w pakiecie Active Backup for Business jest wdrożony algorytm związany z deduplikacją w locie. To znaczy, że algorytm porównuje, jakie bloki danych są zgromadzone w naszym tutaj, w naszych tutaj instancjach, w naszych urządzeniach, i w locie jest w stanie je optymalizować tak, aby, i sprawdzać oczywiście, tak aby w pamięci masowej, czyli już w naszym repozytorium na Synology, znalazły się bloki niepowtarzające się. Czyli po prostu porównywane są bloki danych. Jeżeli bloki się powtarzają, to nie są uwzględniane przed ich wysłaniem do naszego repozytorium, czyli do Synology. Jeżeli bloki się nie powtarzają, to oczywiście podlegają kopii i ta kopia później jest, już znajduje się w naszym repozytorium. I to tak często widać po tworzeniu kopii, że na początku jest tworzona pełna kopia, a później oczywiście taka, potocznie mówiąc, taki jakby przyrost, ale z formą, z tym algorytmem w tle deduplikacji, gdzie na bieżąco są sprawdzane te bloki danych, tak aby tylko i wyłącznie nowe były uwzględnione w naszym repozytorium. I oczywiście to nie tyczy się tylko i wyłącznie pojedynczego urządzenia, ale raz, że tyczy się urządzeń, czy różnych urządzeń tego samego typu, a nawet różnych platform, także czy to są Windowsy, powiedzmy 10 teraz bardzo też popularne, czy też instancje serwerowe, czy też Linuxowe, bądź też oczywiście, bo robimy sobie kopię instancji na hypervisorach z VMware'a, z Hyper-V, te bloki są porównywane w locie, sprawdzane przed wysłaniem do repozytorium i później uwzględniane są tylko i wyłącznie te, które się nie powtarzają, których brakuje obecnie w naszym repozytorium. Natomiast oczywiście przywracana jest całość z tych właśnie bloków danych, które są tutaj uwzględnione. To tak także przypominająco, czym się charakteryzuje i że Active Backup for Business korzysta z deduplikacji w locie i w formie oczywiście globalnej, która uwzględnia różne aplikacje i różne platformy oraz różne urządzenia. Natomiast tam gdzieś wspomniałem tak jeszcze ogólnie o funkcjonalności w ogóle Active Backup for Business, także możemy robić kopie różnych instancji, możemy później przywracać też za pomocą różnych metod. Natomiast jakie są już te główne ulepszenia czy też modyfikacje, które zostały wprowadzone w tej wersji 2.2? Pierwsza sprawa, która też tutaj Synology wsłuchiwało się w rynek, wsłuchiwało się w propozycje tutaj użytkowników i wdrożyło mechanizm szyfrowania oraz kompresji danych w repozytorium. Za chwilę o tym też będziemy wspominać, jak to wygląda, po której stronie też można o tą opcję włączyć i jak później z tego korzystać. Oczywiście Linux, o którym tu już też wspominałem, mamy możliwość przy robienia kopii za pomocą agenta, czyli instalujemy bezpośrednio agenta na strukturze Linuxa i później taką kopię możemy wykonać i poszczególne tutaj pliki odtwarzać. Możemy, kolejna opcja, która tutaj jest wdrożona, to w momencie, gdy wykonamy tak zwane przywracanie maszyn wirtualnych, czy też generalnie przywrócenie instancji w formie natychmiastowej do Virtual Machine Manager, to po naniesieniu tam zmian, które nastąpią, o tym będziemy to wspominać, możemy z powrotem tą maszynę przywrócić, czy to do środowiska vSphere, czy też do środowiska Hyper-V. Także ta możliwość migracji zmian, które zostały tam wprowadzone, też jest w tym wypadku kluczowa i została wprowadzona. Wcześniej mieliśmy tylko i wyłącznie możliwość jakby odtworzenia zmian, natomiast teraz możemy to wszystko też jeszcze przywrócić z powrotem do tego głównego, czy też kolejnego hipernadzorcy, tak aby dalej móc pracować na tej instancji wirtualnej.
Kolejna sprawa, to o czym tutaj też jeszcze w międzyczasie wspomniałem, weryfikacja konfiguracji hipernadzorcy, czyli w momencie dodawania, czy to VMware'a, czy Hyper-V, mechanizm Active Backup sprawdza nam, czy wszystkie opcje po stronie tego naszego hipernadzorcy są poprawnie skonfigurowane. Jeżeli nie są, no to, to mamy informację, że mamy odpowiednią opcję włączyć, sprawdzić, ewentualnie odblokować dostęp, tak aby można było odpowiednio później kopie zapasowe z tych naszych maszyn wirtualnych tutaj wykonywać. Wsparcie dla VMware'a wersji 7, to też jest tutaj istotne. Kolejna sprawa, jeżeli mamy większą ilość RAMu w naszym urządzeniu głównym, powiedzmy 32 GB w górę, czy też 16 GB i tak dalej, to możemy wykonywać nawet do 50 zadań jednocześnie. Oczywiście to jest zależne od tego, ile jest RAMu w urządzeniu. Za chwilę też będę o tym wspominał, bo o tym jest oczywiście slajd. Dla 8 GB w pamięci RAMu oczywiście tych zadań jest mniej. Do tej pory było tylko 10 jednocześnie. Teraz możemy nawet 50 jednocześnie zadań wykonywać. Oczywiście dobrą praktyką jest to, żeby sobie jednak te godziny nieco skorelować i nie robić backupu wszystkich instancji w tej samym czasie, ale to oczywiście w zależności od środowiska produkcyjnego i od upodobań administratora, także ta jednoczesna liczba zadań została zwiększona po to, aby taka funkcjonalność się pojawiła. Zostały raporty odpowiednio zmodyfikowane, nawet nie tyle zmodyfikowane, co mamy możliwość teraz wysłania raportu w formie PDF mailowo. Wcześniej było tak, że otrzymywaliśmy tylko i wyłącznie raport na maila, że został wygenerowany, czy też, że wszystko jest w porządku i możesz go sprawdzić pod linkiem. Teraz oczywiście ten raport dalej istnieje, dalej oczywiście jest wysyłany, natomiast dodatkowo w załączniku jest wysyłany PDF, który nam to wszystko też przedstawia w formie wizualnej, w formie graficznej, tak aby można było te wszystkie zmiany śledzić. I jest jeszcze jedna opcja, jeżeli dodamy urządzenie jako serwer fizyczny, czy też niektórych tutaj oczywiście hypervisorów, można wykonywać skrypty przed i po wykonaniu zadania. Też jest odpowiednia opcja, pole, można wybrać ścieżkę do skryptu i takie później zadanie wyzwolić w odpowiednim miejscu. To są oczywiście te takie gdzieś tam wyłapałem główne zmiany. Tych zmian oczywiście jest sporo, jest nieco przebudowa, nieco layout w niektórych miejscach się zmienia, niektóre opcje zostały nieco poprzestawiane, ale no tego już tak naprawdę to jest forma już powiedzmy stylistyczna, czy też bardziej graficzna. Ja tutaj przedstawiłem Wam te główne zmiany, które udało mi się gdzieś tutaj z oficjalnego noty wywnioskować i które uważam, że są ważne do tego, aby je można było przedstawić. No i teraz ta pierwsza ze zmian, o których jest tutaj mowa, czyli szyfrowanie oraz kompresja naszego repozytorium. Do tej pory oczywiście dane były w takiej formie, można powiedzieć, otwartej, natomiast tak jak tu wspomniałem, w wersji 2.2 mamy możliwość już po pierwsze kompresji naszych danych, dodatkowej jeszcze, natomiast przede wszystkim szyfrowania. W momencie tworzenia zadania, pierwszego zadania dla danego folderu współdzielonego w wolumenie, mamy odpowiedni komunikat, tak? Jeżeli widzimy, że musi być oczywiście system plików WTRFS, no bo jakby nie patrzeć, repozytorium na nasze kopie musi być ulokowane na wolumenie systemem plików WTRFS i mamy informację, że zarówno kompresja, jak i szyfrowanie są dostępne. No i później oczywiście po wyborze tych opcji, to jest proces jednorazowy, także jak już w momencie pierwszej kopii wskażemy, że to repozytorium będzie szyfrowane i będzie podlegało kompresji, te dane kopie będą podlegały kompresji, to później już tych zmian nie możemy potocznie mówiąc cofnąć dla tego udziału. Także przy pierwszym momencie te opcje włączamy. Oczywiście szyfrowanie ASM256, także obecnie standardowy algorytm szyfrujący, który jest szeroko wykorzystywany. I po stronie później, jak już ta kopia będzie wykonana, no to będziemy w pamięć masową mieli odpowiednią informację, tak, że jest tutaj odpowiedni udział, odpowiedni folder współdzielony, który jest zaszyfrowany.
Też dodatkowo została taka informacja graficzna przedstawiona nam. Widzimy rozmiar danych łącznych, tak? Tam tu niecałe 6 GB, widzimy, jakie jest zaoszczędzone miejsce po deduplikacji, jaka jest jeszcze oszczędność miejsca po kompresji i łączne wykorzystanie pamięci. Także też te informacje zostały nieco tak bardziej ulepszone, wizualnie nam zaprezentowane, czyli współczynnik redukcji danych jest odpowiednio tutaj zaprezentowany. No i widzimy kłódka, czyli folder jest zaszyfrowany i odmontowany domyślnie. Czyli widzimy, że teraz jak chcielibyśmy przejść do tych danych, to one wymagają odblokowania, wymagają podania hasła, czy też wczytania klucza. Można też oczywiście wybrać klucz i wczytać go przy uruchomieniu urządzenia. Pytanie oczywiście od tego, co jest w danym środowisku potrzebne. Natomiast jeżeli oczywiście to hasło czy też klucz wczytamy, to wtedy nasze środowisko jest odblokowane i będziemy mogli przywracać nasze dane, ponieważ właśnie jeżeli nasze repozytorium jest zaszyfrowane i jest odmontowane, to no nie mamy możliwości przywrócenia kopii jako tak. Oczywiście z nośnika odzyskiwania będzie nas też tutaj mechanizm pytał o odblokowanie, tak samo portal przywracania, nie będziemy mieli tego do dostępu, także kopie będą wykonywane, ale aby można było odzyskiwać dane, no to musi być takie repozytorium odmontowane, powiedzmy na ten czas odzyskiwania, później można z powrotem odmontować i nasze dane w dalszym ciągu będą bezpieczne i nie będą tutaj dostępne dla nikogo postronnego. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą nowość, czyli szyfrowanie i kompresję. Ja też to później pokażę w tej części demo, jak to już wygląda i jak wobec tego można sobie takie repozytorium tutaj uwzględnić i taką funkcjonalność wdrożyć. Kolejna rzecz, kolejna opcja, mówiliśmy tutaj o tym, natomiast tak jeszcze przypominająco i jakby prezentująco ten materiał, czyli możliwość dodania serwera Linux, ale po agencie, czyli po aplikacji tutaj klienckiej. Jeżeli mamy Linuxa postawionego jako bezpośrednio serwer fizyczny, tak, do hostingu, do różnych innych jeszcze funkcjonalności, które być może tutaj wykorzystujecie. Natomiast jeżeli Linuxa, czy też jeżeli dystrybucji danej Linuxa nie będzie na tej liście, potocznie mówiąc, uwzględnionej, to on doda nam się jako Linux w wersji 64-bitowej. Ja postaram się też dzisiaj to pokazać na przykładzie Mainta. Tu akurat zrzuty są zrobione z Debiana. Pobieramy klienta, są to dwa pliki, paczka, która nam instaluje agenta oraz plik w formacie tutaj tekstowym, który nam wspomina o tym, jakie dystrybucje mogą być tutaj podłączone oraz jakie są kroki, dalsze kroki. Także rozpakowujemy paczkę, czyli instalujemy tego naszego agenta, jak widzimy. On oczywiście jeszcze musi pobrać odpowiednie pakiety, odpowiednie komponenty, które sam sobie jakby tutaj w tle pobiera, jeżeli nasz serwer ma połączenie z internetem i później już jak cały agent będzie zainstalowany. Proces jest w zasadzie automatyczny, wpisujemy tylko i wyłącznie jedną komendę, jak widzieliście, i później już w tle ten mechanizm się instaluje, tak, ten pakiet. Później mamy do dyspozycji odpowiednie komendy, tak, czyli mamy komendę abb myślnik cli, no i h to jest help, tak, czyli sprawdzić, czy możemy sobie sprawdzić wszystkie jakby tutaj komendy, które są dostępne z poziomu właśnie naszego agenta, tak? Czyli C możemy połączenie, R to żeby jeszcze raz przeładować, tak, agenta, L wylogować się, S to jest status, V to jest wersja, no i H to oczywiście jest tutaj jakby cały ten help, to jest wyszczególniony, no i oczywiście później jeszcze odpowiednie dodatkowe funkcjonalności. I jak to wygląda później, tak? Jeżeli wybierzemy sobie tutaj Connect, no to mamy odpowiednie informacje, tak? Czyli wpisujemy adres IP naszego urządzenia, wpisujemy login oraz hasło, jest proces inicjalizacji. Pyta nas się później inicjator, czy zainicjować tą sesję. Klikamy tak, jest, i ten nasz proces już się tutaj dzieje, plus oczywiście jest jeszcze przypomnienie, jak według szablony, ponieważ domyślnie jest jakby utworzony szablon w Active Backup for Business po instalacji, jaka forma dodania zadania będzie taka domyślna, oczywiście to możemy zmienić, no i
Jeżeli to wszystko już tutaj zaakceptujemy, to ten proces jest, ta autoryzacja jest już sprawdzana w tle i połączenie jest już wtedy aktywne i zakończone powodzeniem. I możemy sprawdzić oczywiście później wersję, status podłączenia i tak naprawdę po stronie agenta, czyli po stronie naszego serwera, po stronie klienta, tak, po stronie serwera to jest tyle. I reszta czynności, zobaczcie jak to wygląda, urządzenie już jest dodane, reszta czynności dokonywane już jest po stronie tak naprawdę serwera, tak? Czyli tworzenie nowych zadań, zarządzanie, sprawdzanie, aktualizowanie agenta do nowszej wersji też jest możliwe, to jest tego poziomu, sam to robiłem, bo miałem starszą wersję nieco tutaj agenta, miałem tam wersję 1 z kawałkiem, natomiast teraz jest tutaj wersja 2070 i też z poziomu tutaj Synology NAS, z poziomu Active Backup for Business mam możliwość aktualizacji agenta po stronie końcówki. Natomiast jak to wygląda już później z przywracaniem, ponieważ powiedzmy, że dodaliśmy urządzenie, jest ono w systemie, kopia została dodana, została tutaj utworzona, składuje się na naszym urządzeniu. Mamy możliwość również włączenia mechanizmu weryfikacji takiej kopii. Oczywiście ten mechanizm był wdrożony w wersji tam 2.1 dla serwerów systemu Windows Server, czy też dla maszyn wirtualnych. Natomiast weryfikacja wymaga, aby wolumen, czy też nasze repozytorium, folder współdzielony był zamontowany, czyli żeby można było wygenerować odpowiednie nagranie, ponieważ weryfikacja polega na tym, że tworzone jest krótkie nagranie prezentujące proces odtworzenia, ponieważ wtedy odtwarzany jest nasz obraz Virtual Machine Manager, czyli ten pakiet musi być zainstalowany i skonfigurowany i nasza maszyna, czy też nasza kopia jest odtwarzana w tym właśnie pakiecie i jest nagrywany krótki filmik z przyspieszeniem z tego właśnie procesu odtwarzania tej naszej kopii zapasowej. Natomiast tak, jakie są inne formy, czy jakie są w ogóle formy przywracania, tak? Z racji faktu, że jak tu mówiliśmy, jest to typ urządzenia jako serwer fizyczny, mają możliwość odtworzenia do VMware'a tej naszej instancji, do Hyper-V, jeżeli są podłączone oczywiście, do Active Backup i natychmiastowo do Virtual Machine Manager. To oczywiście są formy domyślne, które są jakby dostępne z poziomu GUI Active Backup for Business, natomiast możemy również plikowo, granularnie poszczególne elementy wydobyć z poziomu portalu, tak? Portal tutaj przywracania jest dostępny dla każdego typu urządzeń, przy czym oczywiście tam jest dostępne przywracanie plikowe, no i czy też bezpośrednio do miejsce tutaj klienckie, czy też pobieranie poszczególnych plików i sprawdzanie je na innym urządzeniu. Natomiast mamy takie właśnie możliwości, no i ten portal, o którym tutaj też wspominam, czyli jest kopia wykonana z Debiana, widzimy zawartość odpowiednich tutaj dokumentów i możemy je później albo przywrócić w miejsce docelowe, albo też pobrać i sprawdzić w innym środowisku. Natomiast, czyli Linux jest, czy dodanie serwera Linux jako typu urządzenia jest właśnie tą nowością, która pojawiła się w wersji 2.2 Active Backup for Business. Kolejnym, aha, tutaj jeszcze słuchajcie, kolejny typ przywracania, tak? Bo możemy oczywiście sobie jeszcze przywrócić z poziomu nośnika odzyskiwania. Tutaj też chciałem Wam pokazać, że nie tylko i wyłącznie Windows, ale również jest przygotowany nośnik dla dystrybucji Linuxa i sprawdziłem to raptem parę dni temu. Wszystko działa bez żadnego problemu. Tu jest tutorial, jak taki nośnik utworzyć, czy to będzie w formie USB, czy też w formie płyty, jako ISO jest domyślnie do pobrania i oczywiście później wczytujemy. Standardowa konsola, która jest dostępna też dla systemu Windows, wczytujemy odpowiednią dystrybucję i wybieramy później, czy pełne przywracanie, czy poszczególny wolumen i później właśnie taki proces jest tutaj kończony i możemy uruchomić ponownie, jeżeli chcielibyśmy całość odzyskać do stanu z kopii zapasowej.
Także tak wygląda przywracanie systemu tutaj, przywracanie kopii systemu Linux. Natomiast kolejna rzecz, kolejna funkcjonalność, która pojawiła się w Active Backup for Business w tej wersji 2.2, jest to nawet nie tyle natychmiastowe przywracanie jako takie, bo tu chciałem Wam zaprezentować od początku ten mechanizm, ale później migrację tych zmian, które nastąpiły w Virtual Machine Manager z powrotem. A więc tak, od początku, jeżeli nie będzie aktywne nasze środowisko hipernadzorcy, czyli po prostu gdzieś będzie brak, problem z połączeniem, problem z serwerem, na którym jest postawiony hipernadzorca VMware Hyper-V, no będzie generalnie problem z komunikacją jako taką i nie będzie możliwość bezpośredniego tworzenia, a chcielibyśmy, aby móc nie wstrzymywać procesu produkcyjnego, no to oczywiście możemy natychmiastowo, co oznacza stwierdzenie natychmiastowe? Oznacza to, że obraz jest ulokowany w repozytorium, ponieważ on znajduje się na Synology i dzięki temu, że on już jest na Synology, nie musi być dodatkowo kopiowany. Maszyna jedynie jest migrowana do środowiska tutaj Virtual Machine Manager i odtwarzana. Ten proces nie trwa długo, w zależności od wydajności oczywiście urządzenia i od zawartości tej maszyny wirtualnej, od jej zajętości. Natomiast ten proces jest, no to trwa dosłownie kilka minut i w ten sposób możemy odtworzyć tą zawartość i dalej pracować, tak, na tych udziałach, na tych właśnie maszynach wirtualnych, które są odtworzone właśnie w sposób natychmiastowy. Nie kupujemy całości, ponieważ ona już znajduje się w naszym repozytorium. Natomiast, o tutaj jeszcze jak to wygląda, czyli jeżeli wybierzemy sobie maszynę wirtualną, czy też nawet serwer fizyczny, tutaj ten typ urządzenia i wybierzemy sobie opcję przywracanie, odpowiednią kopię, to później mamy możliwość właśnie natychmiastowe przywracanie do Virtual Machine Manager i mamy oczywiście opis, że spowoduje to możliwość pracy na tych instancjach, które nie mogą być domyślnie odtworzone w tym hypervisorze źródłowym, ponieważ no gdzieś w tym momencie nie mamy do niego czy dostępu, czy nie chcielibyśmy czekać na ten cały proces przywracania. I później ten proces już jest wykonywany, widzimy odpowiednie tutaj miejsce, odpowiednia zakładka, status przywracania i widzimy, że powolutku tutaj mamy przywracanie i importowanie tej maszyny do środowiska Virtual Machine Manager. Tak to wygląda po tej pierwszej stronie i to też jest dostępne w tej wersji 2.1.1, natomiast w wersji 2.2 mamy możliwość ponownego jakby przywrócenia, tak? I to jest właśnie kluczowa sprawa, czyli to dodatkowe ulepszenie, dodatkowa modyfikacja, która tutaj nastąpiła, czyli powiedzmy, że naniesiemy sobie zmiany w tych naszych instancjach maszyn wirtualnych i te zmiany później mogą być przywrócone bezpośrednio do pierwotnego źródła, czyli tak, aby można było już rzeczywiście później pracować na tym naszym źródłowym środowisku. Tutaj ważna sprawa musi być, czy też generalnie rzecz biorąc ten mechanizm działa, ale tylko dla repozytorium, które nie jest szyfrowane i nie podlega kompresji. Nawet pomimo tego, że jest to repozytorium zamontowane, czyli jest dostępne do wglądu. Sprawdziłem to i rzeczywiście tak jest, na ten moment właśnie tak to wygląda. Z tego też względu, że jak widać migawka i replikacja nie będą dostępne, czyli w momencie jakby później, aby te zmiany były jakby zapisane, były dostępne, musi być to repozytorium nieszyfrowane i tam, gdzie ten mechanizm kompresji również nie był dostępny. Także to też zwracam Wam uwagę, że ten tak zwane natychmiastowe przywracanie z powrotem no nie będzie dostępne, jeżeli to docelowe repozytorium było szyfrowane i podlegało kompresji danych. To też tak uzupełniająco, na tą chwilę jest tutaj taka informacja, która właśnie tą rzecz uwzględnia.
Tak, no i później, jeżeli oczywiście, jak to wygląda, czyli w statusie przywracania mamy możliwość wyboru migracja maszyny wirtualnej, czyli z powrotem wybieramy środowisko gdzie, czyli do którego hypervisora, VMware czy Hyper-V, i widzimy gotowość do migracji maszyny wirtualnej. Jeżeli tą opcję wybierzemy, to pokazywany jest nam wtedy status migracji, tak? I oczywiście ta migracja następuje. Tutaj przy okazji na slajdach zamieściłem taką informację, czy też, że kopia była wykonana, czy też tutaj może być wykonana na przykład w środowisku VMware, a migrujemy maszynę, czy też poziom z Virtual Machine Manager, migrujemy maszynę na przykład do Hyper-V. Także w ten sposób możemy pomiędzy różnymi instancjami przerzucać nasze maszyny wirtualne, tak aby można było żonglować hipernadzorcami. Także jest taka tutaj możliwość do sprawdzenia, i jak już ten proces się zakończy i mamy status oczywiście, że jest wszystko w porządku, to możemy sobie prześledzić logi, tak? I widzimy rzeczywiście, że została utworzona nowa maszyna w tym miejscu celowym, plik związany z przywracaniem, czy cały ten plik maszyny wirtualnej, dysk został przetworzony, został wysłany, utworzony w tym miejscu docelowym i pomyślnie tą maszynę odtworzono i ona w tym środowisku działa. Także tutaj tak podsumowując, ta nowa funkcjonalność, czyli z powrotem migracji maszyny z Virtual Machine Manager do czy to VMware'a, czy też Hyper-V po stronie źródłowej. Kolejna sprawa, kolejna funkcjonalność, o której tutaj już wspominałem, prawda, czyli zwiększona liczba jednoczesnych połączeń, jednoczesnych zadań, tak? Jeżeli mamy urządzenie, gdzie jest 8 GB pamięci RAM bądź mniej, to możemy tych zadań wybrać maksymalnie 10, po prostu system nam jest tutaj, Active Backup nam sprawdza, ile RAMu mamy zainstalowane, jest to 10. Jeżeli mamy pomiędzy 8 GB a 31, to tych zadań może być do wyboru jednocześnie 30. Ja tutaj tak właśnie mam, tutaj na slajdzie też tak było, że mam urządzenie, gdzie jest 16 GB pamięci RAM, no i właśnie przez to mogę wybrać maksymalnie 30. Jeżeli jest powyżej 32 GB RAMu, mamy zainstalowane w urządzeniu naszym tutaj, gdzie jest Active Backup for Business, to tych zadań może być nawet 50. Oczywiście no dobrze by było jednak ten ruch, czy też te zadania nieco rozproszyć godzinowo, ale to wszystko jest zależne od indywidualnego podejścia, czy też środowiska, bądź też indywidualnego podejścia administratora do kwestii wykonywania kopii. Ważne jest to, że jeżeli łączę, czy też agregacja łączy, jeżeli sobie tutaj odpowiednie środowisko utworzymy, na to zezwala, no to taką jednoczesną liczbę zadań możemy wykonać po to, aby te dane, nasze dane były chronione w określonym czasie, które sobie zdefiniujemy. Także ta zmiana nastąpiła. Kolejna zmiana, która też jakby tutaj o tym jest mowa, to jest weryfikacja hipernadzorcy dodanego, czy to jest VMware, vSphere, czy to jest Hyper-V od Microsoftu. Widzimy sprawdzanie, czyli sprawdzane są poszczególne usługi, które są niezbędne po to, aby całe połączenie, czy też później wykonywane kopie zapasowe były przetworzone poprawnie, i widzimy, że te usługi są właśnie tutaj sprawdzane, po stronie Microsoftu tych usług jest nieco więcej i te w momencie dodawania widzimy po adresie IP ta czynność jest wykonywana, i jeżeli wszystko jest w porządku, to możemy później taką czynność później dodać, jeszcze coś takiego hypervisora dodać. Ja też wam pokażę na żywo, dodam Hyper-V i jak ten proces przebiega. Dodatkowo jeszcze, nawet jak utworzymy zadanie, to też będzie ta opcja jeszcze przetwarzana, tak? Czy nic, czy żadne po drodze, czyli funkcje nie zostały zmienione, czyli w momencie dodania hipernadzorcy, jeżeli później coś zmienimy, no to i tak przy momencie dodawania zadania, czy gdzieś tam wykonywania kopii, będzie ta czynność sprawdzana, czy na pewno konfiguracja połączenia jest poprawnie tutaj zrealizowana i czy jest wszystko w porządku.
Jeżeli jest, to widzimy, że możemy później tą instancję wirtualną całą, czy też tego hypervisora dodać do naszego środowiska backupu. I tutaj właśnie ta informacja, że nawet dla maszyny wirtualnej w momencie tworzenia zadania przetwarzany jest stan, czy wszystko jest w porządku, czy ona jest na znajduje się, czy jest wszystko tutaj dobrze skonfigurowane, tak aby można było tą kopię zapasową wykonać. To jest ta opcja i w zasadzie ostatnia, która wiąże się ze zmianami tymi głównymi, a mianowicie raporty. Raport wysyłany w formie PDF, jak widzicie, czyli standardowa informacja, szablon, który widniał, on dalej pozostaje. Oczywiście tutaj mam HTTP, może być S, jeżeli sobie dodamy przekierowanie ruchu na HTTPS, może być tutaj oczywiście domena, jeżeli sobie skonfigurujemy DDNS, to też będziemy tutaj domenę, czy stały adres IP, jeżeli wystawimy oczywiście urządzenie w świat. Natomiast głównie chodzi o to, czyli wcześniej nie było raportu, trzeba było się za każdym razem logować do urządzenia HTML do przeglądarki. Tutaj mamy to już w formie tutaj manualnej, można tak powiedzieć, czyli w takiej formie już plikowej. Raport w PDF-ie, widzimy już, że jak to wygląda, zostały podzielone na struktury. Raport w zasadzie identyczny, jedynie co to mamy tutaj naniesione wartości, tak? Ponieważ ten sam raport dokładnie w tej samej strukturze widnieje w formie HTML, tylko że tam płynnie możemy te wartości odczytywać. Tutaj te wartości są naniesione już na wykresy, tak? Czyli wielkość repozytorium, tutaj podział na typy urządzeń, widzimy tutaj ilość przesyłanych danych w określeniu, w podziale na daną instancję, typ urządzenia, no i tutaj oczywiście kiedy była przesłana kopia i w jakiej ilości danych według oczywiście określonego typu urządzenia. Także szczegółowy raport wizualny, pokazujący nam, jak to wygląda i dający nam tutaj informacje na temat danych, zadań, czy też jak wygląda obecnie kondycja naszego repozytorium i naszych kopii zapasowych. Dobrze, patrzę, że jest godzina 11, czyli nie jest źle, jeżeli chodzi o tą część taką wprowadzającą, prezentacyjną, ponieważ tak, chciałem raz oczywiście jeszcze przypomnieć funkcjonalność ogólnie struktury też tego pakietu Active Backup for Business. Tu teraz wspomniałem o tych nowościach, czy takich wprowadzających, ale oczywiście mamy teraz jeszcze część demo, czyli tam, gdzie chciałbym wam to już pokazać, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o część demo, mam urządzenie Synology w wersji oczywiście DSM 7.0. Mam też oczywiście tutaj takie środowisko całkiem rozbudowane, już wam pokazuję, czyli łącz teraz do maszyny wirtualnej, na której też tutaj prowadzimy szkolenia. Natomiast tak, obecnie będziemy korzystali z urządzenia DS918+, na którym mam już oficjalnie DSM 7.0 postawiony wraz właśnie z Active Backup for Business. Mam też system tutaj serwerowy, znaczy w sensie z Linuxa postawionego i też będę wam później chciał pokazać, jak wygląda dodawanie krok po kroku struktury Linuxa plus jakieś tutaj proste odzyskiwanie i później jeszcze kilka rzeczy zobaczymy, jak będziemy czasowo wyglądali. A więc tak, logujemy się do naszego urządzenia. U mnie administratorem jest użytkownik Łukasz. Już logujemy również jako całość. Ostatnio sugerowaliście nam troszeczkę, że jest nieco słabsza jakość na naszej platformie. Postaram się maksymalnie tą jakość tutaj wam przybliżyć, tak? W sensie tutaj tam, aby było jak najwięcej tutaj elementów widocznych. Dobrze, jeżeli chodzi o Active Backup for Business, to zobaczcie, mamy chronione typy urządzeń, oczywiście urządzenia, które są posegregowane według typów, mamy oczywiście kalendarz, nieco też tam się ten widok rozjeżdża, ponieważ mam nieco ten widok powiększony. Natomiast tak, ostatnie kopie, które są tutaj uwzględnione, widzimy stan puli pamięci, tak, czy też stan pamięci generalnie rzecz biorąc, widzimy w odróżnieniu do poszczególnych urządzeń i widzimy tę ogólną informację, że
Łącznie teraz nasze kopie powinny zajmować 580 GB, łączny rozmiar danych, ale po tej tutaj redukcji danych zajmują 194, czyli niecałe 200 GB, bo mamy 300 giga na deduplikację i 89 giga jeszcze na kompresję tych naszych danych. Te informacje są tutaj jakby z tego poziomu dostępne. Mam u dodanych teraz 6 urządzeń, przy czym, czyli Windowsy tutaj 10 w określonym tutaj adresie IP, widzicie, z wersją klienta tutaj 2070, czyli najnowszą, która jest teraz dostępna. Te wszystkie instancje są dodane jako bare metal, w sensie w momencie dodawania, tu Wam też pokazuję, jak to wygląda, kopia wykonywana jest w całości, harmonogram mam zaplanowany, ale jest też możliwość, to co tutaj wspominałem w prezentacji, aby kopia była wykonywana za pomocą odpowiedniego tak zwanego triggera, czyli odpowiedniego zdarzenia. Ekran będzie zablokowany, będzie wylogowanie się, bądź też będzie uruchomienie i w takim wypadku kopia będzie również wykonywana. Jeżeli jest taka potrzeba, to taką funkcję można skonfigurować, natomiast no gdzieś tam bardzo popularnym jednak rozwiązaniem jest to, żeby tworzyć kopię regularnie według harmonogramu w odpowiednim tutaj schemacie. Także jest, mam 6 urządzeń dodanych, 4 urządzenia są dodane za pomocą administratora, czyli uprawnień administratora, 2 urządzenia są dodane za pomocą uprawnień użytkownika, to znaczy, że użytkownik później samodzielnie będzie mógł przywracać dane pliki, jeżeli jest taka oczywiście potrzeba i jeżeli jest takie przyzwolenie środowiska, w którym taka kopia czy też takie przywracanie jest potrzebne. Natomiast to wszystko, czy też te kopie zlokalizowane są w repozytorium, które jest szyfrowane. I zobaczcie, jak to wygląda może jeszcze po stronie tutaj pamięci masowej. Mam 2 repozytoria, jedno jest nieszyfrowane, mam tutaj 4 urządzenia podpięte, 2 jako serwer plików i 2 jako dwie maszyny wirtualne, instancje tutaj maszyn wirtualnych. Widzimy nieprzetworzone dane gdzieś tam, które nie podlegają tutaj deduplikacji i współczynnik deduplikacji, który jest tutaj jakby uwzględniony. Natomiast mamy też repozytorium szyfrowane, tak? I dodatkowo jeszcze jest odmontowane, czyli w tym wypadku możliwe jest wykonywanie kopii zapasowej, ale nie możemy danych odzyskiwać, ponieważ no wolumen nie jest zamontowany, jest odmontowany. Jak to wygląda? Za chwilę przejdę jeszcze do dalszej części. Jak to wygląda? Po stronie tutaj File Station widzimy, że mamy kopie standardowe i widzimy, że jeżeli mamy niezaszyfrowane te kopie, możemy te dane przeglądać. Jeżeli nasze repozytorium jest zaszyfrowane, no to mamy informację, że przenosi nas tutaj File Station do tego miejsca i tutaj musimy po prostu naszą kopię zamontować. Jeżeli zamontujemy, to wtedy będziemy mogli odzyskiwać, będziemy tworzyć też weryfikację kopii zapasowych, czyli nagranie tego filmiku, odtworzenie naszej kopii, czy to serwer fizyczny, czy też maszyna wirtualna, Virtual Machine Manager i tworzenie filmiku. Jeżeli to jest teraz odmontowane, no to kopie standardowe możemy wykonywać, ale tych danych odzyskiwać teraz nie możemy, co jest oczywiście w tym wypadku zaletą, tak ma być, to jest prawidłowe działanie tego systemu, po prostu jest w tym momencie zaszyfrowane i nikt nie ma prawa mieć dostępu do tych kopii. To jest oczywiście naturalna funkcja, funkcjonalność. Natomiast tak, przechodząc dalej, serwer fizyczny, mam Windows Server 2019, dodaną instancję, no i serwer Linux, ta właśnie nowość, która się tutaj pojawiła. 2 instancje za pomocą agenta. Mam Ubuntu w wersji tam 20.04 oraz mam Debiana, z której tutaj slajdy Wam pokazywałem na prezentacji, te screeny, zrzuty obrazu, tak, gdzie mamy Debiana 10, również odpowiednia wersja, dodany użytkownik Łukasz, dzisiaj też postaram się Wam dodać, też pokazać, jak krok po kroku można taką instancję dodać tutaj do środowiska ActiveBackup for Business. Zadania, wszędzie mam bare metal i zobaczcie, że jak już dodamy instancję serwerową Linuxa, to później już możemy tworzyć zadanie, proszę bardzo, czy serwer Linux, czy Windows. Jeżeli wybierzemy zadanie Linuxa, proszę bardzo, mogę sobie teraz sprawdzić, czy poszczególny wolumen, dostosuj wolumen, jeżeli byłby oczywiście jeszcze inny uwzględniony, to będzie tutaj ta informacja widoczna, kompresja danych, szyfrowanie i tak dalej. Także w ten sposób mogę
pokazać. Zobaczcie, że też ja repozytorium mam już dodane, ponieważ widzicie, że środowisko jest wstępnie przygotowane, a w związku z tym kopia szyfr w tym miejscu jest już oczywiście, ten mechanizm zarówno kompresji, jak i szyfrowania już jest, został uwzględniony i teraz już nie podlega modyfikacjom, czyli po prostu już nie będzie możliwości z powrotem przywrócenia tego stanu rzeczy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy dodać nowe miejsce, które też miałoby mieć kompresję bądź szyfrowanie, to wystarczy teraz wybrać opcję następnie i uwzględnić tą opcję, czyli włącz kompresję, czy też włącz szyfrowanie tutaj w tym właśnie repozytorium, w tym miejscu. Tu też jest ta informacja tutaj w dymku, że to, co wam pokazywałem na slajdzie, czyli migawka i replika z tutaj Virtual Machine Manager nie będzie dostępna, w związku z tym nie będziemy mogli tutaj tych natychmiastowo maszyn wirtualnych przywracać. Natomiast to też jest to jakby sposobność tego, że to miejsce jest oczywiście repozytorium jest szyfrowane. Natomiast tak, zatem dwie instancje związane z serwerem plików Linuxowe, Windows Server 2019 jedna instancja, serwer plików mam, zobaczcie, podłączenie po Sambie jakoś udział, mam po rsynku również podłączenie udziału, mam oczywiście zadania, które się tworzą w tym wypadku, tak, jakieś tutaj odpowiednie wersje, odpowiednie kopie, jak widać, tych poszczególnych wersji i mam również maszyny wirtualne. Mam dodany Hypervisora vSphere oraz mam dodanego, jak widać, vSphere wersja 6.7.3, najnowszy, znaczy tutaj ta, którą mam zainstalowaną i wdrożoną, najnowsza może być obecnie dodana 7.0.0, czyli tą, którą obecnie viewer można pobrać i z niej korzystać. Natomiast mam również Hyper-V tutaj 2019, mam cztery maszyny wirtualne na Hyper-V i w sumie już z tego nawet miejsca mogę wam pokazać, jak wygląda ta opcja związana z weryfikacją poprawności konfiguracji. Czyli jeżeli teraz chciałbym dodać kolejną instancję Hypervisora, czyli VMware, i dodałbym credentiale, sprawdzimy, czy wszystko w porządku. Tak jest, tutaj hasła nie chcemy i zobaczcie, teraz wykonywany jest ten proces sprawdzenia, tak? Sprawdza nam, czy wszystkie, czy wszystkie tutaj usługi, czy też wszystkie funkcje po stronie Hyper-V są prawidłowo skonfigurowane, są odblokowane, tak aby można było później prawidłowo przeprowadzać kopie i wykonywać te wszystkie czynności tutaj z poziomu Active Backup for Business. Widzimy, że jest wszystko w porządku, zatem klikamy OK. I ten Hypervisor, Hyper-V jest już dodany, status online i za chwilę nam się pojawi już tutaj w tym miejscu do wyboru. Proszę bardzo, mamy pierwszą instancję Hyper-V, widać cztery maszyny wirtualne. Tutaj status, jeżeli mamy status bez takiego oznaczenia zielonego, oznacza to, że jeszcze nie została wykonane zadanie odnośnie kopii zapasowej, czyli nie zostało utworzone zadanie, czyli mam trzy maszyny wirtualne, które są chronione, no i jedna, która nie podlega ochronie. Oczywiście mówimy tutaj o tym środowisku Active Backup for Business. Tutaj w Hyper-V jest tych maszyn nieco więcej, jak widać, no i domyślnie na razie jeszcze oczywiście tutaj się tam te dane odnośnie maszyn na bieżąco wczytują. Natomiast tak, listę zadań, oczywiście tych zadań też jest nieco tutaj już utworzone. Pamięć masowa, o tym wspominaliśmy, za chwilę też jeszcze tą pamięć możemy sobie teraz też zamontować, czyli montowanie, wpisujemy hasło i teraz już widzimy, że nasze tutaj repozytorium jest zamontowane, czyli możemy kopię przeglądać i to umożliwi od razu przywracanie później naszych danych. Tutaj status przywracania to jest ta opcja, jak widzieliście w prezentacji, czyli możliwość z tego miejsca wykonania czynności tak zwanego natychmiastowego przywracania. Ja taką jedną opcję mam zrobioną, ale do niej przejdziemy sobie na końcu tej części naszej demo, czyli wyeksportowałem sobie natychmiastowo kopię Windowsa 10 z vSphere'a bezpośrednio do Virtual Machine Manager.
ta maszyna sobie pracuje i później pod koniec naszej części demo postaram się z powrotem przywrócić jeszcze w inne miejsce i no, oczywiście z naniesionymi zmianami, które się z tym wiążą. Logi, no dosyć sporo tutaj tych logów. Tutaj się tak nic nie zmieniło względem poprzedniej wersji, czyli możemy przeglądać sobie tutaj logi, historia zadań, raporty, które możemy sobie oczywiście według odpowiedniego harmonogramu generować. Ja sobie to właśnie wygenerowałem o 7 codziennie na maila wraz z tym plikiem, który Wam pokazywałem w prezentacji PDF. Jest mi taki raport przesyłany. Teraz mogę ręcznie to zrobić, tak abyście też widzieli całość tego raportu. Oczywiście on uwzględnia w tym momencie te wszystkie informacje. Dobrze. I teraz chcielibyśmy podejrzeć raport, forma HTML. I widzimy, tak, czyli wszystkie kopie, które były wykonane już również dzisiaj, tak, repozytorium, współczynnik deduplikacji, stopień kompresji, łączna zajętość w repozytorium, ile te nasze dane tutaj po deduplikacji zajmują, czy to w pierwszym, czy w drugim w repozytorium, no i te wszystkie informacje w takiej formie też graficznej, przejrzystej dla nas, dla oka, tak aby można było te dane interpretować. Dobrze, także tak to wygląda po stronie, oczywiście tak w bardzo dużej, w dużym skrócie, tak, tych zadań. Zobaczcie, że z racji tego, że mam urządzenie 16 GB pamięci RAM, mogę maksymalnie tych zadań 30 ustawić jednocześnie. Ja mam 15, to jest takie, że jest dużo. Szablony, które są domyślnie ustawione, czyli wszystkie urządzenia, które dodamy z systemem Windows, będą domyślnie gdzieś tam segregowane według tego szablonu. Oczywiście później zadanie można wyedytować, można je odpowiednio jeszcze przeedytować, tak aby spełniały naszym oczekiwaniom. Serwer Linux domyślnie jest dodawany jako, czy systemy Linux domyślnie są dodawane jako serwer fizyczny. I teraz może kilka słów, czym się różni zakładka PC, czyli czym się różnią urządzenia serii PC, a czym od serwer fizyczny, bo to też jest sprawa istotna. W urządzeniach typu PC mamy możliwość dodawania, już Wam pokazuję, w momencie zadania mamy możliwość wyboru wykonania kopii zapasowej za pomocą zdarzenia, tak? Ekran zablokowany, wylogowanie się też, czy też uruchomienie. To jest ta opcja, która jest dostępna tylko przy urządzeniach typu PC. I jeżeli chodzi o formy przywracania takich kopii później, czyli jeżeli ta kopia była wykonana, no to albo portal przywracania, do którego później jeszcze będziemy sobie przechodzić, albo też całe urządzenie jako nośnik odzyskiwania. To są formy te przywracania odnośnie urządzeń typu PC. Jeżeli chodzi o serwer fizyczny, to tutaj no z racji założenia to urządzenie powinno działać 24/7, ponieważ no tak, takie jest ogólne założenie, przeznaczenie takiego typu urządzeń. W związku z tym już wywoływanie kopii za pomocą uruchomienia, no nie jest tutaj jakby, czy za pomocą zdarzenia nie jest jakby zasadne, tak? W związku z tym ta opcja nam znika. Natomiast pojawia się opcja związana z tym, że możemy robić kopię uwzględniającej aplikację, czyli Volume Shadow Copy, czyli tutaj w systemie między innymi właśnie Microsoft. Można też włączyć weryfikację kopii zapasowej, czyli te nagranie, które nam prezentuje proces odtworzenia takiej kopii w środowisku wirtualnym. Bardzo przydatna sprawa, też jest jakby tutaj taka możliwość. No i generalnie uprawnienia, tak, do danej kopii zapasowej też są możliwe. Możemy sobie dla poszczególnych użytkowników takie uprawnienie odpowiednio nadać. Oczywiście urządzenia z grupy PC możemy dodać, czy też zmienić typ urządzenia, czy możemy je przenieść do urządzeń serwer fizyczny. Z powrotem już nie możemy. Ale w tą jedną stronę, czyli PC, zmieniamy powiedzmy SID 02, zmień typ urządzenia, czynność jednorazowa, jeżeli to zrobimy, to zostaniemy przeniesieni tutaj, czy urządzenie zostaje przeniesione. I teraz z kolei, jeżeli chcielibyśmy wyedytować to zadanie Bare Metal, to pojawiają się nam dodatkowe możliwości, czyli tam aplikacje, czy też weryfikacja kopii, no i tutaj dodatkowe funkcje, które są związane właśnie z typem serwer plików. Kilka jeszcze słów na temat, słuchajcie, weryfikacji, bo to wydaje mi się, że może być tutaj kluczowe, ponieważ no to są ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o to nagranie, o którym jest mowa.
jeżeli wybierzemy sobie, powiedzmy, maszyna wirtualna, tak? Ja akurat mam tutaj tą weryfikację utworzoną dla Hyper-V, dla tutaj gościa MindMate, tak? Czyli dla tego, tej maszyny wirtualnej. Klikam w wersję i tutaj jest taka możliwość, że ostatnie kopie mamy informację, że zostało utworzone nagranie. To nagranie znajduje się w kopii. Oczywiście tu musiałbym teraz je znaleźć, tak? To jest Cinnamon, to nie ta wersja. Vsphere być może gdzieś tutaj będzie, albo generalnie znajduje się razem, nie, to jest Vsphere, to jest Cinnamon, a w związku z tym Bare Metal, Ubuntu, aha, bo to nie jest ta kopia, już będziemy wiedzieć, Mate. I tutaj, to jest to nagranie. Tu powinno być to nagranie dostępne. Aha, tylko że idzie chronologicznie, teraz jest nagranie, dobrze, bo to idzie w dół chronologia. Także tu mamy to nagranie dostępne, ale żebyśmy nie musieli się przebijać przez strukturę katalogów, ono jest płynnie dostępne z poziomu Active Backup for Business. To jest tutaj ta informacja, tak? Czyli jeżeli wybierzemy sobie, powiedzmy, teraz tą opcję, ona nas od razu przekierowuje. No i teraz możemy sobie odtworzyć nagranie prezentujące, tak podróżnie mówiąc, odtworzenie naszej maszyny tutaj wirtualnej, czy też tutaj jest Windows Server, naszej kopii zapasowej w środowisku Virtual Machine Manager. To jest oczywiście 40 sekund, film z trzykrotnym przyspieszeniem, ale mamy już pewność, że kopia została wykonana poprawnie i że mamy na to dowód w postaci właśnie tego nagrania. Tu oczywiście chwilę to jeszcze potrwa, tak, tutaj odtworzenie. No i widzimy, że jest wszystko w porządku. Potocznie mówiąc, jest tutaj inicjalizacja, jest ta kopia odtworzona i właśnie mamy nagranie, które tą procedurę prezentuje. Dobrze, to tak jeszcze kilka słów wprowadzających, omawiających w kilku zdaniach główne funkcje już po stronie graficznej. Natomiast teraz z racji tego, że środowisko oczywiście już jest skonfigurowane, chcielibyśmy dodać kolejne urządzenie. Jak to wygląda dodawania, jak później jak wygląda proces odzyskiwania tych danych. Pierwsze co, mam Windows 10 i chcielibyśmy teraz dodać to urządzenie. Agenta, ponieważ to jest urządzenie Windows 10, też urządzenie serwerowe dodajemy za pomocą agentów. Agenda można dodać z tego poziomu, czyli dodaj urządzenie. Pojawia nam się zakładka i tutaj będzie zaraz informacja, że pobierz agenta 64-bitowego. Albo z tego miejsca, albo też możemy ze strony Synology przejść do zakładki pobieranie, wybieramy typ naszego urządzenia, czyli w moim przypadku to jest DS918+, i wybieramy tutaj przy okazji wersja 7.0, to jest też ważna rzecz, jeżeli już macie DSM wersji 7, gdzie szukać aktualnych pakietów, czy też aktualnych dokumentacji, bądź też aktualnych tutaj klientów, tak, pakietów instalacyjnych. Programów tutaj, klient narzędziowy i wybieramy sobie opcję Synology Active Backup for Business Agent, tak? Pobierz Windows 64-bitowy, czy to w formie właśnie MSI, klikamy pobierz i nam się właśnie taki klient w tym momencie pobiera. No oczywiście tutaj też jest taka możliwość teraz, jak wybierzemy pobierz, to ten klient nam się tutaj pobierze. Dobrze, a więc teraz zainstalujemy go w środowisku tutaj moim, ponieważ jeszcze nie mam zainstalowanego. Pobieranie, zainstaluj, wymagane będzie za chwilę uprawnienie administratora. Klikamy dalej, zainstaluj. Otóż to, dobrze, tak, widzicie, zawsze jest taki bubel, że może być coś takiego, dobrze, za chwilę zrobimy. 110, to jest to, to jeszcze raz. Jest. Tu z rozpędu już oczywiście wpisałem złe dane.
Widzicie, jaki bubel. Jestem użytkownikiem 11. No, syndrom demo, słuchajcie, zawsze tak jest, że... Aha, tak. Już wiem, na czym temat, na tym, na czym... Hasło domenowe wpisywałem do użytkownika administratora. Już jest, wszystko w porządku. Tak to jest, jak się ma dużo haseł, dużo systemów gdzieś tam pownioskowane. Dobra, mamy. Mamy zainstalowane, tu jest wszystko w porządku. A więc, dobra, mamy to, mamy zainstalowanego agenta, on jest w wersji 2.2, tu nawet powinna być chyba informacja, a zresztą jak tam się, jak zrobimy połączenie, to też będziemy mieć informację. Co wybieramy? Wybieramy adres IP urządzenia, którego chcemy się połączyć. Tak jak mówiłem, tu może być adres IP, tu też może być DDNS wpisany. Też to sprawdzałem, działa bez problemu, także jeżeli mamy serwer w innej instancji, w innej lokalizacji i albo nie mamy tunelu VPN, albo chcielibyśmy po prostu się połączyć, bo mamy tutaj dynamiczny adres IP stały, publiczny, to możemy DDNS jak najbardziej tutaj wykorzystać. Dobrze, i teraz tak, wybierzemy sobie użytkownika FenIT App, czyli innego, i wybierzemy hasło. Widzimy oczywiście tutaj, że nie ma certyfikatu, ale oczywiście dlatego też, że nie jesteśmy tutaj, że powinniśmy mieć tę usługę DDNS. Dobrze. A więc tak, mamy obecnie podłączenie, użytkownik FenIT App, szablon jest domyślny, już też pokazuję te szablony, o których jest tutaj mowa, ustawienia, szablon i wszystkie ustawienia będą dodane wobec tego właśnie szablonu, czyli typ urządzenia domyślny PC, całe urządzenie będzie podlegało tutaj kopii zapasowej. Oczywiście to jest szablon, zaraz chwilę to też zmienimy. Harmonogram wobec tutaj takiego retencji. Nie włączyłem opcji utwórz kopię zapasową od razu po podłączeniu, ponieważ chciałbym później zmienić tą opcję, ale jeżeli jednorazowo powiedzmy, że chcielibyście korzystać z tego, czy wielorazowo chcielibyście korzystać z tego szablonu, to możecie włączyć opcję utwórz kopię od razu po podłączeniu i oczywiście ta kopia będzie tutaj później wykonywana, przechowywanie, tak, i uprawnienia. Także wobec tego szablonu widzimy, że admin ma tutaj grupa administracyjna oraz FenIT App jako użytkownik. No i codziennie tutaj, że zdarzenia, nie, te wszystkie opcje są tutaj uwzględnione. Łączę się. I widzimy, że status jest teraz bezczynny, czyli on teraz czeka na to, co zrobi administrator. Z tego też względu, że nie włączyłem tu opcję dodaj, zrób kopię od razu po dodaniu urządzenia. No i to urządzenie jest tutaj, proszę bardzo, SIT11. To jest to urządzenie, użytkownik FenIT App, czyli później po zalogowaniu do portalu przywracania będę sam mógł te pliki wydobyć czy samodzielnie, albo jeżeli użytkownik ma nie mieć uprawnień do tego, to możemy je odznaczyć i tutaj później w uprawnieniach i tylko administrator będzie mógł odzyskiwać dane z tej kopii zapasowej. Natomiast tak, zadanie zostało dodane, jak widzimy, FEN w wersji domyślnej, natomiast ja z racji czasu, którym dzisiaj dysponujemy, nie będę wykonywał kopii bar metal. Kopia bar metal pewnie potrwałaby z jakieś 6, 7 do 10 minut, szkoda czasu. Chcemy pójść dalej, czyli chcemy po prostu, żeby ta kopia była tutaj wykonana jako dostosowany wolumen, tak? Czyli możemy sobie wybrać na przykład kopię danych z innego wolumenu, powiedzmy z dysku D. I już Wam pokazuję. Tutaj akurat mam taki dysk zamontowany, jakieś tam tutaj dane są jakby udostępnione, w związku z tym będziemy wykonywać kopię właśnie tych danych. Zastosuj, czyli sam wolumen tutaj D. Kompresję, przesyłanie, to jest standardowa procedura, włącz strategię, na ten moment nas tutaj jakby te opcje nie interesują, te rzeczy, o których mówiłem, też mogą być wyzwolone, ale my akurat powiedzmy, że będziemy mieć kopię całościową, oczywiście tutaj jest ta kopia o tej godzinie, natomiast może być tutaj zlokalizowana w innych okienkach czasowych. Dobrze, a zatem kopia już tutaj jest, a zatem teraz możemy taką właśnie kopię wykonać. Mamy przygotowanie,
już to pokazuję, tutaj ta kopia jest uwzględniona, a tutaj jest właśnie dokonywana. Z racji faktu, że wybrałem tutaj ten wolumen D, to proszę zobaczyć, za chwilę kopia się już zakończy i będziemy mogli już te nasze dane odzyskiwać. Widać postęp po stronie klienta, widać też postęp po stronie tutaj serwera. I za chwilę nasze dane już będą tutaj, kopia będzie wykonana i będziemy mogli nasze dane odzyskać. Proszę bardzo, mamy status zakończony, wszystko jest w porządku i wszystkie te informacje, o których tutaj jest mowa. A więc teraz, jeżeli chcielibyśmy nasze dane przeglądać i je tutaj jakby nimi zarządzać, to możemy wejść do portalu przywracania. Oczywiście teraz jestem zalogowany administratorem, czyli użytkownik Łukasz. On ma dostęp do wszystkich urządzeń, tak? Do wszystkich kopii zapasowych. W związku z tym widzicie, że kopia jest, czy też nasze repozytorium szyfrowane jest teraz odmontowane, czy już jest teraz zamontowane, czyli mamy do niego wgląd. W związku z tym mogę przeglądać plikowo każdą kopię tutaj zapasową, która była zlokalizowana tutaj w obrębie poszczególnych wersji, tak, poszczególnych typów. Nasza kopia to jest ostatnia urządzenie typu PC, SID 11, OK, no i wolumen oczywiście D z tą całą zawartością, o której tutaj była mowa, i możemy sobie z tego powodu, z tego poziomu przeglądać. Jeżeli teraz powiedzmy użytkownik chciałby zalogować się samodzielnie i te dane odzyskać, to może też to zrobić z poziomu swojego komputera. Proszę bardzo, jest informacja portal przywracania i z tego miejsca możemy te nasze dane odzyskać. No i powiedzmy, że tak by było, czyli chcielibyśmy powiedzmy jako tutaj całość odzyskać, czyli usuwamy pliki z naszego tutaj miejsca, czyli go w tym momencie nie ma, nie ma również w folderze kosz, widzimy, że jest pusty. Chcielibyśmy się zalogować, to ja akurat z racji tego, że pracuję na tym samym komputerze, to wyloguję się z tej mojej sesji. Dobrze, i można tutaj z poziomu portalu przywracania zalogować się do urządzenia, ale już danymi użytkownika. Użytkownik FenID App, to jest oczywiście nazwa urządzenia, FenID App. I teraz, jeżeli się zaloguję, to będę mieć wgląd oczywiście tylko do tej kopii, do której mam uprawnienia, czyli do kopii FenID App, jak widać po stronie serwera. No i oczywiście mamy całość, a więc z tego poziomu jest możliwość przywracania wszystkich tutaj jakby plików, które wchodzą jakby w skład całości. Jeżeli sobie teraz wybierzemy opcję przywracanie po dysku D, klikamy OK. I ten cały mechanizm, i ten cały tutaj już proces przywracania widzimy, że następuje. Proszę bardzo, powoli nam te wszystkie pliki z powrotem przywraca. Oczywiście ja też pokazuję Wam w takiej skróconej wersji, tak? Możemy poszczególne pliki przywracać właśnie z pomocą tego miejsca. Możemy też, za chwilę będzie tutaj status, że zakończono, tak? Wszystkie pliki oczywiście zostały, które zostały wybrane, zostały przywrócone, jak widać. Możemy również przywracać bare metal, ponieważ tu z poziomu portalu przywracania tylko pliki, poszczególne pliki albo przywrócić, albo pobrać. Proszę bardzo, możemy pobrać i teraz oczywiście ten plik jest pobierany już na mój komputer, jeżeli łączy się gdzieś tutaj z innego miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o formy jeszcze przywracania, tutaj nośnik odzyskiwania i wtedy ten cały wolumen, ponieważ tutaj nie wzięliśmy pod uwagę wolumenu systemowego, także będziemy mogli cały wolumen tutaj z plikami D odzyskać jako poszczególny jeden wolumen, jako całość bez poszczególnych plików. Także takie są formy, jeżeli chodzi o
dodanie urządzenia i później odzyskiwanie tych poszczególnych naszych plików, czy to z poziomu właśnie portalu przywracania i to nawet poszczególny użytkownik, czyli jesteśmy zalogowani użytkownikiem tutaj FEN IT App, czy też administrator też jak najbardziej ma dostęp do całości urządzenia. Także to jest pierwsza metoda, pierwsze miejsce, które chciałem Wam pokazać, ale oczywiście teraz się przelogowuję, ponieważ chcę Wam pokazać kolejną metodę, już nieco też czasowo muszę przyspieszyć, a mianowicie dodawanie instancji Linuxowej. Powiedzmy, że końcówkę kliencką z Windowsem mamy dodaną, tak, kopia jest wykonana, dane są odzyskane, widzimy SIT 11, jest wszystko w porządku, dodany użytkownik, oczywiście system operacyjny, określona wersja, natomiast teraz chcielibyśmy dodać urządzenie, ale z systemem tutaj Linux. I taką instancję mam przygotowaną, a mianowicie MintMate. Już się do niej loguję. Tutaj nieco więcej takiego podejścia, ponieważ musimy zaraz też pobrać agenta. Mam jakieś tutaj pliki, powiedzmy dokumenty, tak, poszczególne tutaj, które są ulokowane na pulpicie. Dobrze, także jest instancja, to jest MindMate wersja tam 20.01. Natomiast tak, pierwszą czynność, jaką wykonujemy, musimy pobrać agenta. Czyli znowu przechodzimy do strony Synology i wybieramy opcję pobieranie, wybieramy tutaj już również urządzenie NAS oraz urządzenie nasze, o którym jest mowa. Teraz wybieramy agenta, czyli oczywiście dla wersji 7. Pobieramy agenta, czyli Synology Active Backup for Business Agent, pobierz. No i teraz oczywiście dla systemu Linux, tutaj w formie DEP, tak abyśmy mogli później to rozpakować i tą opcję zainstalować. Zapisz plik, OK. I ten plik już jest pobrany. Już pokazuję tutaj folder domowy, pobrany. Mamy. Mamy plik, o którym jest mowa, czyli mamy agenta. Wypakujemy go sobie. Wypakuj tutaj. I mamy tutaj tą paczkę. W tej paczce znajdują się dwa pliki, tak jak tu było na prezentacji. Mamy paczkę instalacyjną, która nam tego agenta zaraz zainstaluje, oraz mamy paczkę z. Mamy paczkę, która nam tutaj pokazuje, jakie są, już Wam to też wspominam, edytor tekstu, otwórz, jakie są wytyczne, tak? Czyli, że to jest Synology Active Business Agent dla Linuxa, tak? Jakie dystrybucje są uwzględnione dziś tutaj w wcześniejszych wersjach, jakie komponenty są potrzebne dodatkowo, także też nam tutaj te informacje, czy też te komponenty będą dodatkowo ściągnięte, pobrane z internetu. No i później po przejściu do wybranego katalogu trzeba uruchomić odpowiednie polecenie, sudo oraz plik instalacyjny, tak? Także teraz tą właśnie czynność sobie wykonamy. Czyli przechodzimy sobie do, za chwilę, dobra, tak będzie lepiej, przechodzimy sobie do terminala. Ja może nieco powiększę, bo ja wiem, że tutaj jest ten widok nieco mniejszy. Może uda mi się nieco to powiększyć, tak abyście widzieli nieco więcej. Dobra, i jeszcze może chwila. Dobra, to już jest chyba za bardzo. Dobra, a więc tak. Przechodzimy sobie do tego katalogu, tego folderu całego. Już tak może będzie szybciej, jak sobie przejdziemy. OK, jesteśmy tutaj, czyli przeszliśmy sobie bezpośrednio do tego miejsca. Widzimy, że są w tym katalogu są dwa pliki, install oraz readme. To teraz nie pozostaje nam nic innego, ja może trochę to jeszcze powiększę, nie pozostaje nam nic innego, jak wyzwolić to polecenie, tak aby ten plik już był wykonywany. Czyli sudo, ponieważ musi być tutaj prawa admina, żeby można było zainstalować. Dobra, tak ma plik. Oczywiście trzeba wpisać hasło i cały proces nam się teraz dzieje w tle. Czyli instalowany jest pakiet, właśnie, czy też rozpakowywana jest ta cała paczka agentowa po stronie tutaj naszego serwera. Ja tylko pokażę, że
To obecnie oczywiście jeszcze nie mamy nic dodanego, ale zgodnie z później ze schematem dodawania, szablonem, będzie tutaj dodawanie jako serwer fizyczny, tak? Nie będzie dodawanie jako Windows. Także tu jeszcze chwilę, to potrwa. No, ten proces w zależności od tego, czy te komponenty ma zainstalowane, czy nie, w zależności od instancji, ja tak średnio około 3-4 minut. Ale chcę to Wam pokazać od zera po stronie właśnie tutaj serwera. To w międzyczasie, bo widzę, że tutaj oczywiście ten proces trwa, pokażę Wam tylko ten szablon. Oczywiście o nim wspominałem już wcześniej, natomiast jeżeli chcielibyśmy teraz utworzyć szablon dla Linuxa, to domyślnie mamy oczywiście jako serwer fizyczny, tak? Czyli możemy sobie jakiś tutaj wybrać nazwę szablonu, dla jakich użytkowników będzie ten szablon tutaj uwzględniony. Jeżeli sobie gdzieś tam wybierzemy dalej, to będziemy tak albo całe urządzenie, albo wolumen systemowy, włącz kompresję, szyfrowanie i oczywiście później dalej. To jest szablon. Te wszystkie kroki możemy później i tak indywidualnie wykonać, tworząc zadanie, tak? Czyli wybór konkretnego miejsca, wybór tu jakby repozytorium i tak dalej, i tak dalej. Także tych zadań, to zadanie możemy jak najbardziej zrobić po stronie już później tworzenia zadania. Dobrze. Akurat idealnie przełączyłem, mamy agenta zainstalowanego i jak sama nazwa wskazuje, możemy teraz wydobyć, ja może trochę cofnę, tak odznaczę, jeżeli teraz wybierzemy sobie polecenie ABB Celi, o którym mówiłem, i H, czyli help, to mamy udostępnione teraz wszystkie opcje, które są związane z tym poleceniem, tak? Czyli mamy opcję Connect, Reload, tak? Logout, status, wersja i oczywiście help, który przed chwilą sobie zrobiliśmy. Dobra, ja może wyczyszczę. Możemy chyba też już wrócić z powrotem do całości. Natomiast tak, natomiast teraz tak. Pierwsze co, aha, tu takie wszystkie polecenia są z sudo. Jeżeli chcielibyśmy sobie sprawdzić wersję, agent jest w wersji 2.2.0, no i tej najnowszej, którą pobraliśmy, tak? Jeżeli chcielibyśmy sobie sprawdzić status, mamy, że nie mamy teraz połączenia, czyli mamy agenta zainstalowanego, ale jeszcze nie jest podłączony. No to nic innego nam teraz nie pozostaje, jak się podłączyć. Wpisujemy adres IP naszego serwera, 236, username, chcemy się połączyć bezpośrednio tutaj tą nazwą użytkownika, wpisujemy hasło tego użytkownika i mamy status connecting, tak? I widzimy, że to oczywiście certyfikat, ponieważ no nie jesteśmy teraz zalogowani za pomocą HTTPS, no i oczywiście nie mamy certyfikatu jako DNS, ale oczywiście tak, w sieci lokalnej możemy w ten sposób się łączyć i mamy tą informację, czyli adres IP, login, hasło i te wszystkie informacje z szablonu, tak, ponieważ to tutaj mówiliśmy, czyli to, co tutaj wspominałem, miejsce źródłowe, całe urządzenie, szyfrowanie, kompresja, harmonogram, przechowywanie, uprawnienia, te wszystkie funkcje są tutaj uwzględnione. Widzimy, że kompresja repozytorium, encrypted enable, tak, czyli data transfer, tak, czyli że jest transfer nasz zaszyfrowany i jeszcze dodatkowo kompresja sprowadzona oraz nasze repozytorium, backup destination mamy. Enable, czyli kompresja oraz szyfrowanie jest włączone, czy nasze repozytorium, tam nasza kopia będzie składowana. Klikamy OK i teraz już widzicie, że już Wam pokazuję, po stronie widzimy, mamy informację urządzenia, MintMate zostało to urządzenie prawidłowo dodane. OK, czyli widzimy, że to tak trochę postarałem się Wam nieco zwężyć, no ale widać, dobra, jest MintMate, jak widzicie, jest to urządzenie, tego urządzenia nie ma na liście kompatybilności, czy nie ma na liście dodania do Linuxa, na liście dystrybucji Linuxa, ale jest oznaczone jako Linux w wersji 64-bitowej. I teraz tak naprawdę już po stronie, słuchajcie, samego serwera, jeżeli wybierzemy sobie status,
to widzimy. Może ja też nieco ten ekran nam tutaj wyczyszczę. I status mamy podłączenie. Na razie mamy status bezczynny, czyli kopia nie była wykonywana od razu. Mamy FanIT app, mamy kiedy następna tutaj kopia, no i ten portal przywracania, gdzie z tego poziomu również możemy poszczególne pliki wykonywać. Ale kopie, czy w ogóle zarządzanie całością, wykonujemy z tego miejsca, czyli z tego poziomu możemy teraz wykonać kopię zapasową. Domyślne zadanie jest tutaj jakby wskazane. Oczywiście my możemy sobie to zmienić jako Linux. Dobrze. Niech będzie w ten sposób. No niech będzie całe urządzenie, bo to i tak już jest całe. Kompresja, szyfrowanie, możemy włączyć weryfikację. Tego już teraz nie będziemy robić, bo to czas nam zajmie. Harmonogram, no niech tak już pozostanie. Te też uprawnienia, żebyśmy mogli odzyskać, czy też mogli przeglądać te nasze, naszą kopię, to też dodamy użytkownika FanIT App. Klikamy OK i teraz wybieramy opcję związaną z kopią zapasową. A zatem teraz ta kopia jest w tle tworzona. No, mam nadzieję, że tak jeszcze minutka albo dwie minutki i kopia będzie utworzona i będziemy mogli poszczególne elementy, czy też poszczególne tutaj, widzimy, że status, kopia jest też tworzona. Oczywiście tutaj jakby ta opcja w ten sposób wygląda. Jeżeli sobie oczywiście to odświeżymy, to gdzieś tutaj będziemy mieli te informacje na temat aktualnego postępu. Dobrze, ale jeszcze moment i ta kopia będzie. Za chwilę też Wam pokażę, czy to z poziomu tutaj, czy z poziomu nawet za chwilę Linuxowego, że mamy możliwość odtworzenia, czy też sprawdzenia jej zawartości nawet z poziomu tutaj tego naszego serwera. 13.9. Proszę bardzo, kopia jest już utworzona. No oczywiście ostatnia końcówka, tak, 100%. Dobra, jest. Kopia jest utworzona, jak widzimy powiadomienie. W związku z tym teraz możemy oczywiście sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ja to już też pokazuję. Portal przywracania. Widzimy, że kopia i za chwilę serwer fizyczny MindMate, Linux MindMate, czy ta ostatnia przed chwilą właśnie wykonana. Klikamy OK. No oczywiście to jest struktura plików, ja to też pokażę. Tutaj mieliśmy folder dokumenty. Tak, terminal na razie już nam nie będzie tak bardzo potrzebny. Tutaj mamy tak, FanIT App, tak, tu mamy pulpit i widzimy, że na pulpicie są dokumenty i są tutaj jakieś pliki, które chcielibyśmy, aby podlegały kopii, tak? No to powiedzmy, że możemy sobie poszczególne te pliki na przykład usunąć. Nawet powiedzmy, że wszystkie, tak? Domyślnie do kosza, a z kosza możemy sobie to jeszcze opróżnić. No akurat ta dystrybucja jest taka typowo, można powiedzieć, bardzo zbliżona do jakichś tutaj innych systemów, nawet już tutaj bardziej do pod Windows, jeśli chodzi o GUI. No ale dobrze, mamy, tak, w dokumentach nie mamy obecnie jakby żadnych plików, jak widzimy. W związku z tym teraz możemy te nasze pliki z tego miejsca odzyskać. I tak jak mówiliśmy, albo z poziomu tutaj terminala status, czyli z poziomu tutaj tego miejsca, bo oczywiście z kontrolem i po zalogowaniu się, tak, oczywiście tutaj za chwilę będzie logowanie, które musimy wyzwolić, tak, FanIT App i hasło, mam nadzieję, że będzie pamiętał. No tak jest. I wchodzimy sobie do wolumenu, tak. Oczywiście to jest chyba bodajże drugi wolumen, tak. No, home. Tu mamy oczywiście użytkownika, pulpit. I tutaj tak samo, zwykłe odzyskiwanie plikowe. I proszę bardzo, mamy pliki, tak. Czy to z tego miejsca, czy chociażby z miejsca, że już powiedzmy administrator mógłby też tą rolę przejąć.
To też pokażę może z tej drugiej strony, czyli tak jakbyśmy chcieli od strony administratora, aby te pliki były tutaj zaprezentowane, czyli przechodzimy w to miejsce, przechodzimy sobie do Home, Fan IT App, tak, przechodzimy sobie do Pulpit, dokumenty, no i tutaj oczywiście jako całość gdzieś tam te pliki, przywracanie do tego miejsca źródłowego, klikamy OK. Tutaj akurat, o proszę bardzo, pliki są już z powrotem przywrócone. Oczywiście to jest przywracanie bezpośrednio plikowe. Tutaj jako serwer fizyczny mamy możliwość przywracania znacznie więcej. Możemy jako całość, ponieważ kopia była stworzona jako bare metal. Zobaczcie, że Mint ma te przywracanie. Portal przywracania jest zawsze dla każdego typu plików. Natomiast jeżeli chodzi o przywracanie serwer fizyczny czy też maszyn wirtualnych, mamy możliwość teraz wybrania kopii, no i formy. Czy do VMware'a chcemy całość jakby zmigrować, czy do Virtual Machine, czy do Hyper-V, czy też do natychmiastowego zyskiwania, o którym też tutaj wspomniałem. Także to są te rzeczy, które jeszcze można, a dodatkowo jeszcze w Linuxie sprawdziłem, jak najbardziej jest możliwość za pomocą nośnika odzyskiwania dla systemu Linux. Jest możliwość jakby pobrania takiego narzędzia z poziomu tutaj Synology i w takim miejscu możemy też z poziomu nośnika odzyskiwania kopię odzyskać całego wolumenu, albo kopię całości jako bare metal. Dobrze, ostatnia rzecz na dzisiaj, jeśli chodzi o część demo, ponieważ no jak widzimy tutaj tych funkcji jest naprawdę sporo, ale staram się wybierać tylko te kluczowe, najważniejsze wraz z tymi podłączeniami, o których jest teraz mowa, a mianowicie migracja maszyny wirtualnej. Tutaj oczywiście z racji jakby działania tego całego mechanizmu kopia była utworzona, to co tutaj wspominałem, status, proszę bardzo, vSphere jest Windows 10 Pro i ta kopia, która oczywiście tutaj była wykonana z tej instancji, ona została później natychmiastowo zmigrowana, czyli mam przywracanie i została ta opcja wybrana, czyli natychmiastowe odzyskiwanie do Synology Virtual Machine Manager i z punktu widzenia już teraz hypervisora, czyli Virtual Machine Manager, mamy tą opcję, która jest tutaj uruchomiona, możemy się do niej połączyć, akurat też, żeby nie tracić czasu, już ją uruchomiłem, już ten cały proces migracji w tą jedną stronę został wykonany. Natomiast zobaczcie, że jeżeli teraz powiedzmy, że chcielibyśmy nanieść jakieś zmiany, na przykład utworzymy sobie folder Fan IT App i do tego folderu, czyli pracujemy już na tej instancji, bo oczywiście do tego ta funkcja służy. Mamy ten tutaj folder Fan IT App i chcielibyśmy kilka plików sobie tutaj przenieść, powiedzmy jako dane przykładowe. To w ten sposób możemy sobie te dane zrobić. Oczywiście teraz wyłączy się za pomocą wtyczki VNC, nie jest ona najszczęśliwsza, natomiast jakby nie patrzeć, chciałem wam tu pokazać, jak to wygląda, bo widzicie, w przeglądarce, tak, mam tutaj uruchomioną instancję, plus oczywiście powiększony widok. Dobrze, mamy jakieś zmiany, czyli zostały coś uczynione na tej instancji. Teraz, aby to ten efekt zadziałał, czyli ta cała maszyna wirtualna, wraz ze zmianami, żeby mogła być zmigrowana z powrotem do czy to źródłowego hypervisora, czyli VMware'a, czy też do w ogóle Hyper-V, musi być zamknięta, tak? I tego się obawiałem, mam nadzieję, że będzie zamknięty bez aktualizacji. Tylko się przeraziłem, że są aktualizacje, mam nadzieję, że nie będzie. Natomiast jak ta maszyna będzie zamknięta, to z poziomu Active Backup for Business i z tego miejsca status przywracania będzie możliwa wybór migracja maszyny wirtualnej. Na razie jest informacja, że jeszcze maszynę trzeba wyłączyć, tak? No i ten proces oczywiście tutaj trwa. Na szczęście mam nadzieję, że tutaj jeszcze sekunda i już będzie wyłączona sama z siebie. Dobra, jeszcze chwila i będziemy mogli
Te aktualizacje nie powinny teraz się instalować. No to jeszcze chwilka. Znaczy, no domyślnie dlatego, że widzieliście samą aktualizację. Wybrałem opcję bez instalacji zamknięcia, a chcę to... O jest, mamy, dobrze. Zamknięta jest maszyna. W związku z tym teraz możemy sobie przejść, ja powiększę, przejść do status przywracania. Mamy oczywiście teraz natychmiastowe odzyskiwanie do... Mamy migracja. I teraz mogę zmigrować bezpośrednio do źródła, ponieważ tutaj ta maszyna stamtąd pochodzi, potocznie mówiąc, z tego hypervisora, ale ja to zrobię do Hyper-V. Mam więcej zasobów, więcej przestrzeni, lepsze łącze 10G. Powiedzmy, że chcę w tą stronę, tak? Czyli wybieram dalej. Wybieram oczywiście nazwę maszyny. Ja tylko Wam pokażę, tak, że po stronie, ponieważ tutaj to całe moje środowisko opiera się właśnie na Hyper-V. I zobaczcie, po stronie, to może też trochę jeszcze powiększę. Zobaczcie, że po stronie u mnie Hyper-V nie mam tej maszyny. Wszędzie Windows 10 Pro i tak dalej. Nie mam tej instancji Windows 10 Restore, czyli 240. Wybieram miejsce, gdzie, czekajcie, może tak, wybieram miejsce, gdzie, powiedzmy, że niech będzie w dyskach zlokalizowane, czyli maszyna wirtualna będzie w tym miejscu, dysk twardy niech będzie również w tym miejscu, abyśmy mieli porządek, karta sieciowa niech będzie szkolenia, nie ta i druga, i włącz maszynę wirtualną po przywróceniu. Klikamy OK. I ten cały proces teraz przywracania, oj, tu nam się trochę menu rozjechało, ale mam nadzieję, że będzie w miarę widoczny. No właśnie, jeżeli nam się rozjechało, to widoczność nie będzie. O, mamy tutaj migrowanie, może w ten sposób. Migrowanie. No i ten proces teraz potrwa. Ja za chwilę, jak się nam ten proces zacznie, w sensie będzie już, o jest, mamy, to teraz będę mógł, właśnie. I trwa. O, widzicie, od razu pojawiła mi się w Hyper-V ta maszyna. Ona teraz jest migrowana. Jak sobie wcześniej sprawdzałem, ten proces trwa około 4 minut, 4-5, 5 z kawałkiem. Także chwilę jeszcze poczekajcie, bo to jest moim zdaniem no, ważna sprawa, żebyście zobaczyli, rzeczywiście te dane będą, ta maszyna będzie zmigrowana do tego hypervisora i tam po uruchomieniu ten nasz folder, czy też te zmiany, które sobie nanieśliśmy wcześniej, będą uwzględnione. W związku z tym pracujemy dalej na tym żywym organizmie, przy czym tutaj ta ważna zmiana, o którym też gdzieś tutaj wspominałem, że to tyczy się repozytorium, gdzie, czyli tutaj tego, które nie jest szyfrowane, ale nie podlega kompresji, ponieważ tam jest dokonywana migawka i nie mogą być jakby te dane na tą chwilę uwzględnione w folderze szyfrowanym oraz tam, gdzie jest uwzględniona kompresja. Także ten status za chwilę będzie tutaj widoczny, migrowanie 33%, no jeszcze pewnie 4 minuty i będziemy mieć tutaj tą maszynę w pełni zmigrowaną, później włączoną, odtworzoną i oczywiście później po zalogowaniu się będziecie widzieli, że rzeczywiście ten status, te zmiany zostały naniesione. Podsumowując, bo oczywiście to za chwilkę nam się ta migracja dokona. Active Backup for Business wersji 2.2, oficjalna wersja dla, widzicie, DSM 7.0. Przy okazji mamy plany na temat DSM 7.0, żeby troszeczkę więcej Wam powiedzieć na ten temat, bo premiera miała miejsce w czerwcu pod koniec, natomiast podejrzewam sierpień, wrzesień, może zrobimy webinar, jak już to wszystko działa finalnie, czyli w oparciu o Active Insight, o chmurę i tak dalej. Natomiast wracając tutaj do Active Backup, dużo zmian, takich niektórych miejsca są pozmieniane, nieco ulepszeń pod kątem samego algorytmu, samego kernela, natomiast te zmiany, które zostały tutaj poczynione, te główne, czyli dodawanie urządzeń linuxowych, tak, serwerów linuxowych za pomocą agenta, super sprawa, wyczekiwana, widać, że widzieliście, działa, nawet jeżeli dystrybucji nie ma formalnie na liście, to mamy możliwość tutaj sprawdzenia jakby całości, tak, i wykonania kopii i później przywracania poszczególnych plików.
nośnik odzyskiwania, szczególnie przydatna sprawa, jeżeli rzeczywiście macie w swoim środowisku, czy u klienta, czy u swoim na serwerze zainstalowane tutaj dystrybucje, które pełnią rolę hostingu, pełnią rolę gdzieś tam kontrolera domeny, pełnią rolę serwera plików i tak dalej. Dla użytkowników domowych, którzy też się pasjonują i też mają powiedzmy środowiska domowe, sam też mam, no to jak najbardziej też dodatkowa sprawa, ponieważ no nie mamy możliwości nagle postawienia VMware'a czy Hyper-V, nawet w wersji darmowej, to możemy teraz za pomocą agenta dodać tą dystrybucję i ją dodatkowo chronić. Dalej szyfrowane repozytorium, moim zdaniem też oczekiwana zmiana, bardzo dużo tutaj dobrego. Ta sprawa, którą teraz robimy, czyli natychmiastowe przewracanie, duży plus na ten moment. Jednoczesna liczba zadań zwiększona do 50, bardzo też wyczekiwana. Wiem, że partnerzy zgłaszali, że 10-11 mają agregację łączy, czy to łącza 10 gigabitowe, zagregowane jeszcze, duża przepustowość, a software nam brakuje taką możliwość, także teraz już nie ma takiej możliwości, jest to zdjęte przy oczywiście odpowiedniej liczbie ilości RAMu w urządzeniu. No i oczywiście jeszcze poszczególne elementy, które zostały, sprawdzenie poprawności hypervisora, VMware i Hyper-V też przydatna sprawa, do tej pory gdzieś tam musieliśmy bazować, szukać elementów, które nie działają. Teraz ABB Active Backup nam sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Usługa Samby, PowerShell'a po Hyper-V, po stronie Hyper-V jest poprawnie skonfigurowana, gdzieś tam SSH i tak dalej. Także zmiany na pewno na plus dla systemów DSM w wersji 6.2. Tak jak wspomniałem, dostępna beta, finalna wersja będzie dostępna jakoś w połowie sierpnia, w drugiej połowie sierpnia dostałem informację jako oficjalne tutaj wypuszczenie. Także oficjalny tutaj wypust. Także można korzystać, jak ktoś ma DSM w wersji 2.0, ma urządzenie z serii plus w górę, zachęcam. Naprawdę dość duża funkcjonalność. Nie mówimy o tym teraz, ale ogólnie wspominamy też o tym, że jest to pakiet darmowy. Dla nas to jest oczywiste, ale jeżeli pierwszy raz w ogóle się z tym produktem tutaj spotykacie, no to od razu też mówimy, nie ma tu licencji. Po prostu ten produkt jest w cenie urządzenia, a ma naprawdę duże funkcjonalność, tak? Dobra, tu widzimy, już tutaj widzicie, że nasza instancja jest przywrócona. Zakończone powodzeniem, tam 5 z kawałkiem, niecałe 6 minut, ale to też dlatego, że no łączę tutaj gdzieś tam gigabitowe czy 2 giga po agregacji. I po stronie tutaj mamy informacje, zakończone powodzeniem, klikamy w szczegóły, w logi i mamy te wszystkie informacje, które gdzieś tam były, które prezentowałem na slajdzie, tak, że co zostało zrobione, w którym miejscu, w jaki dysk został przetworzony, no i że zakończona pomyślnie i że jest mi tutaj maszyna uruchomiona. To już po raz ostatni przechodzę w to miejsce, czyli do tego menedżera, klikam połącz. No tak, o widzicie. Ale w każdym bądź razie za chwilę mam nadzieję, że będzie jednak nasze kochane aktualizacje. Za chwilę, jak tam się to zrobi, będzie informacja, że czy też będą te dane na pewno już ulokowane na pulpicie. No tak, to jest już Windows. Natomiast jakby nie patrzeć, te nasze maszyna na pewno jest poprawnie tutaj jakby przywrócona i z punktu widzenia jakby naszych danych, które są tam zawarte, jest ten cały proces, jakby te nasze dane są tam zawarte, te, które, nad którymi pracowaliśmy, Virtual Machine Manager. No cóż, efekt demo aktualizacji, przyznam się, że tego nie przewidziałem gdzieś tam wcześniej. Natomiast słuchajcie, nie będę przedłużał, bo już ponad 2 godziny. Dane na pewno są tam zlokalizowane, te, które sobie tutaj uwzględniliśmy i mówię, plusem jest to, że możemy to migrować zarówno do źródła, czyli do VMware'a, skąd ta maszyna wirtualna pochodzi, jak i do innego, czyli do Hyper-V i odtworzenie tej środowiska tam, gdzie mamy dyski, tam, gdzie mamy większą przestrzeń, większe może zasoby. Staram się na siłę pokazać Wam tą opcję, ale no, patrząc na czas i patrząc na to, że to jest jeszcze aktualizacja,
Nie będę tego chyba przedłużał na siłę. Myślę, że tak, Łukasz, bo już rzeczywiście tej godzinki nie będziemy trzymać. Oczywiście, ale naprawdę te dane są, te, które stworzyliśmy, ten folder oraz pliki, one są tam ulokowane w Windowsie i po prostu teraz tak tego typu sytuacja, że nasz kochany Microsoft wypuścił aktualizację. Dobrze, ja serdecznie Wam dziękuję, starałem się Wam to wszystko gdzieś tam nakreślić w takiej pigułce i zapraszam Was też tutaj na szkolenia i na dalsze webinary, które oczywiście będziemy prowadzili jeszcze w tym roku. Z swojej strony serdecznie dziękuję i Macieju, przekazuję Tobie głos. Super, dziękuję Ci Łukasz bardzo za bardzo wyczerpujący pokaz i jeszcze tą wcześniejszą część teoretyczną. Ja w międzyczasie próbuję już sobie przełączyć się na swój ekran udostępniania. Mam nadzieję, że wszystko nam zadziała. Poprosiłbym jedynie o informację na czacie, czy rzeczywiście widzicie na swoich ekranach planszę z podsumowaniem. Najczęściej spotykamy się z efektem kręcącego kółka. Jeżeli tak będzie, to przeklikam udostępnianie jeszcze raz. Dobra, mamy kręcące kółko, czyli jeszcze raz wyłączam, włączam, udostępniam i czekam. Dobra, widzę, że już widać. Fantastycznie. Czyli się zakręciło. Tak, także możemy przechodzić do tematu podsumowania i zamknięcia dzisiejszego webinaru. Jeżeli chodzi o te sesje, które mieliśmy już za sobą, no jest ich w tej chwili już tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich zmieścić na naszej planszy, natomiast dzisiaj zamykamy temat związany z Active Backup for Business, a za tydzień będziemy mieli okazję rozmawiać na temat zabezpieczeniami, na temat backupu i zabezpieczeń nas związanymi z zagrożeniami, jakie płyną z sieci. Myślę, że będzie to również bardzo ciekawy webinar, na którym na pewno bardzo warto się pojawić. Naturalnie, tak jak za każdym razem, przypominamy Wam o możliwości rejestracji na szkolenia Synology Intensive Training. O tym chyba wcześniej nie mówiłem, natomiast te szkolenia w tej chwili będą realizowane w okolicy prawdopodobnie września. W tej chwili jesteśmy w trakcie zbierania osób, które są chętne do tego, aby w takich szkoleniach wziąć udział. Jeżeli możecie, to oczywiście polecajcie. Widziałem, że już w trakcie nawet dzisiejszego webinaru kilka nowych rejestracji się pojawiło u uczestników, także wierzę, że to z Waszego polecenia. A wszystkie aktywności, które prowadzimy, zawsze można znaleźć na naszej stronie event.fen.pl i tam Was zawsze odsyłamy do tego, aby wiedzieć, co na bieżąco ciekawego dzieje się w Fenie. Zachęcam także do zalajkowania nas wśród mediów społecznościowych, czy to na Facebooku, czy na LinkedInie. Jeżeli ktoś posiada, to oczywiście gorąco Was do tego zachęcam. Podczas dzisiejszego spotkania pojawiło się całkiem sporo pytań. Na te pytania będziemy udzielali odpowiedzi drogą mailową wraz z podsumowaniem dzisiejszego webinaru. Tymczasem nie będę już przedłużał i przechodzimy do pytania konkursowego. Pamiętajcie, na pytanie konkursowe nie odpowiadamy już w ramach aplikacji Webinar Jam. Na czacie dostaniecie link wraz z formularzem, w którym to będzie można udzielić odpowiedzi na to pytanie konkursowe. Nagrodą podczas dzisiejszego webinaru jest wspomniany wcześniej DS120J, także ja już nie przedłużając, życzę wszystkim powodzenia i pozwalam sobie na przeczytanie pytania konkursowego. Jakie funkcjonalności Active Backup for Business w wersji 2.2 uważasz za najlepsze lub najbardziej oczekiwane? Swoją odpowiedź uzasadnij. Dziękuję Wam wszystkim raz jeszcze i do zobaczenia już za tydzień.